Szanowni Państwo, bardzo proszę o zajmowanie miejsc. Minęła godzina 12 i czas na wznowienie obrad komisji. Dobrze, szanowni państwo, ja bardzo proszę o zabranie miejsc, ponieważ za sekundę wznawiam posiedzenie komisji. Ktoś z nich w drzwiach wyłączył światło. Będzie większy. Szanowni państwo, bardzo proszę o zajęcia miejsc, bardzo proszę dziennikarzy o danie swobody świadkowi. Wznawiam posiedzenie komisji. Drodzy państwo, wznowiliśmy posiedzenie komisji. Jesteśmy po przesłuchaniu
pana profesora Kosińskiego, który był świadkiem tego, w jaki sposób system Pegasus może funkcjonować, jak wielkie ma możliwości ingerowania w naszą prywatność, że jest możliwe wychodzenie poza normy prawne obowiązującego prawa w Polsce. Te informacje, które przekazał pan profesor, świadczą o tym, że istnieje możliwość, iż system zakupiony przez Centralne Biuro Antykorupcyjne mógł być wykorzystywany poza normami prawnymi. Pani przewodnicząca, ja mam pytanie, czy to jest jakaś seria oświadczeń ze strony członków komisji, czy to jest seria oświadczeń? Panie pośle, nie udzieliłam panu głosu, bardzo proszę państwa dziennikarzy o zabranie miejsc. Bardzo proszę, drodzy państwo. Szanowni państwo, bardzo proszę o to, aby dziennikarze zajęli wyznaczone miejsca. Bardzo proszę dać swobodne świadkowi. Bardzo proszę. Bardzo proszę, drodzy państwo, o zajęcie wyznaczonych miejsc dla dziennikarzy. Dzień dobry. Panowie, bardzo proszę o zajęcie miejsc. Naprawdę, rozumiem, że potrzeba dziennikarska bierze górę, ale jednak bardzo proszę o przejście za wyznaczoną linię, ponieważ chciałabym rozpocząć posiedzenie komisji. Proszę o cofnięcie się i danie swobody świadkowi w odpowiedziach na zadawane pytania. Bardzo proszę. Na wezwanie komisji stawił się pan Jarosław Kaczyński. Dzień dobry, witam serdecznie. Zgodnie z treścią artykułu 11d ustęp 1 ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej w związku z artykułem 233 paragraf 2 kodeksu karnego pouczam pana, iż zeznając przed Sejmową Komisją Śledczą jest pan zobowiązany mówić prawdę i tylko prawdę. Zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy powoduje odpowiedzialność karną na podstawie artykułu 233 paragraf 1 kodeksu karnego, który przewiduje sankcję w postaci kary pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Wymogi proceduralne obligują mnie do zadania pytania, czy świadek zrozumiał pouczenie. Zrozumiałem pouczenie, natomiast chcę zwrócić uwagę komisji. Panowie, bardzo proszę. Chcę zwrócić uwagę komisji na artykuł 11e ustawy o komisjach śledczych, sejmowych komisjach śledczych, który mówi o tym, że osoba przesłuchiwana nie może ujawnić tajemnic klauzurowanych, to znaczy tajne i ściśle tajne, tych najwyższych klauzur, jeżeli nie ma odpowiedniej zgody ze strony osoby uprawnionej. W tym wypadku osobą uprawnioną jest premier, więc pytam komisję, czy taka zgoda została dostarczona komisji. Panie przewodniczący Kaczyński, zgodnie z treścią artykułu 11c ustęp 1 i 2 oraz artykuł 17 ustęp 1 ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej pouczę w tej chwili pana o następujących prawach, które panu przysługują. Uchylenie się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli jej udzielenie miałoby narazić pana lub osobę dla pana najbliższą w rozumieniu artykułu 115 ja paragraf 11 kodeksu karnego. Pani przewodnicząca, wniosek formalny. Za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
Szanowni Państwo, jestem zobligowana treścią ustawy o komisji śledczej do pouczenia o pełnej treści artykułu 11c pana przewodniczącego Jarosława Kaczyńskiego, który stawił się na przesłuchanie. Odmowy zeznań, gdy jest pan osobą podejrzaną o popełnienie przestępstwa lub jest pan w ścisłym związku z czynem stanowiącym przedmiot postępowania albo gdy za to przestępstwo został pan skazany. Żądania, aby przesłuchano pana na posiedzeniu zamkniętym, jeżeli treść zeznań miałaby narazić pana na hańbę lub osobę dla pana najbliższą w rozumieniu artykułu 115, paragraf 11 kodeksu karnego. Odmowy zeznań co do okoliczności, na które rozciąga się ciążący na panu obowiązek zachowania tajemnicy ustawowo chronionej, w przypadkach określonych w przepisach ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej, zgłoszenia wniosku o zarządzenie przerwy w posiedzeniu komisji, zwrócenia się z wnioskiem o umożliwienie swobodnej wypowiedzi w objętej przesłuchaniem sprawie, zwrócenia się z wnioskiem o uchylenie pytania, które w pana ocenie sugeruje treść odpowiedzi, jest nieistotne bądź niestosowne. Złożenia wniosku o dokonanie czynności, które komisja może albo ma obowiązek podejmować z urzędu. Złożenia wniosku o wyłączenie członka komisji w trybie artykułu 5 albo artykułu 6 ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej. Przypominam, że przebieg przesłuchania jest utrwalony za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk i obraz, o czym został pan uprzedzony w wezwaniu. W dalszej kolejności na podstawie artykułu 11b ustawy o Sejmowej Komisji zwracam się do pana z pytaniem, czy ustanowił pan pełnomocnika? Nie ustanowiłem pełnomocnika. Pani przewodnicząca, wniosek formalny. Nie wiem, czy pani widzi, tylko chciałbym zwrócić uwagę, zasygnalizować. Bardzo proszę, panie pośle, wniosek formalny. Tak, ponieważ pan prezes Kaczyński zwrócił uwagę na przepis ustawy 11, ustawy o komisji sejmowej, osoby obowiązane do zachowania tajemnicy informacji niejawnych o klauzuli tajne lub ściśle tajne mogą być przesłuchane co do okoliczności, na które rozciąga się ten obowiązek, tylko po zwolnieniu ich od obowiązku zachowania tajemnicy przez właściwy organ. Jest to przepis w związku z artykułem 179 kodeksu postępowania karnego. Pani nie odpowiedziała na pytanie, więc chciałbym się, pytam panią, czy mamy stosowne pismo z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, tak jak pan prezes wskazał, czy wystąpiliśmy w ogóle do Prezesa Rady Ministrów jako naczelnego organu zgodnie z kodeksem postępowania karnego, artykuł 179, jeszcze raz powtórzę, 11e ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej. Czy takie zwolnienie pani otrzymała, czy pani występowała? Dziękuję. Jeżeli dzisiaj zostanie postawiony wniosek formalny o to, aby zamknąć posiedzenie komisji i udzielać odpowiedzi w ramach objętej tajemnicą, zostanie takie przeprowadzone posiedzenie w trybie zamkniętym. Pani nie rozumie pytania, przepraszam bardzo, jeżeli mógłbym uzupełnić. Pani nie zrozumiała pytania, bo ja nie pytam panią, czy jest taki wniosek formalny. Czy występowała pani, tak jak zresztą na pewno państwo słyszeli, pan prezes zwrócił uwagę na artykuł 11 ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej w związku z artykułem 179 kodeksu postępowania karnego. W tym wypadku naczelny organ administracji rządowej, pan premier musiałby zwolnić, więc pytam panią, czy taki fakt ma miejsce? Jeżeli pan prezes, pan świadek... Pani dalej nie rozumie, ale rozumiem. Poddaję się w takim razie, nie jestem w stanie pani tego wytłumaczyć, może po komisji. Posiedzenie komisji w trybie wniosek formalny, pani przewodnicząca. Czyli pani się nie zwracała? Wniosek formalny, jeżeli... Panie, nie zwracała się pani. Bardzo proszę. Panie pośle, ja nie miałam obowiązków. Ja nie pytam, czy pani miała obowiązek, czy nie, tylko czy pani się zwracała, czy nie. Bardzo panią proszę, wniosek formalny. Bardzo ważny wniosek formalny. Nie ma takiego poczekajmy, naprawdę. Ze zgodą, jeżeli chodzi o premiera. Także bardzo proszę dalej pozwolić mi kontynuować. Bo czy ja mogę złożyć wniosek ważny, wniosek również, formalny? Nie. Bardzo proszę, panie pośle Gosek. W tym zakresie może literalnie, na co wskazuje pan prezes, pan premier, pan doktor Jarosław Kaczyński. 11, może zacytuję, osoby obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji niejawnych o klauzuli tajności, tajne lub ściśle tajne mogą być przesłane co do okoliczności, na które rozciąga się ten obowiązek, tylko po zwolnieniu ich od obowiązku zachowania przez właściwy organ. I komisja się zwraca, i to nie jest
kwestia tego, że można to zrobić, to trzeba zrobić. Więc pytanie do pani przewodniczącej, czy pani wystąpiła i czy pani posiada stosowne dokumenty? Dobrze, bardzo dziękuję. To nie był wniosek formalny. Ja udzieliłam odpowiedzi na to pytanie. Zgłasza się pan poseł, wiceprzewodniczący Ślis. Bardzo proszę. Ja bym pragnął zwrócić uwagę na dokładne czytanie tego przepisu i czytanie go ze zrozumieniem. Ten przepis mówi, jeżeli te okoliczności są objęte jakąkolwiek klauzulą tajemnicy i jeżeli będą takowe objęte, pani przewodnicząca i prezydium komisji podejmie stosowne działania, żeby zabezpieczyć to postępowanie we właściwy sposób, więc pani przewodnicząca, ja składam wniosek formalny o kontynuowanie tego posiedzenia. A jednak pozwolę sobie też poprosić o głos. Bardzo proszę. Byłem pierwszy, pani przewodnicząca. Wyłączył pan mikrofon. Proszę włączyć mikrofon. Ja mam tutaj złożyć wedle przepisów odnoszących się do działania komisji przyrzeczenie. W tym przyrzeczeniu jest formuła mówiąca o tym, że muszę powiedzieć wszystko, co wiem. Ta część mojej wiedzy dotyczącej Pegasusa, która może być traktowana jako tajna lub nawet ściśle tajna, jest minimalna. Można powiedzieć nawet marginalna. No, ale jeżeli mam powiedzieć całą prawdę, to nie mogę złożyć takiego przyrzeczenia. To jest prosta sprawa. Nie będziemy narażać pana oczywiście na konieczność złamania tajemnicy, którą pan dysponuje. Jeżeli pojawi się okoliczność, że udzielenie przez pana odpowiedzi na zadane pytania będzie obejmowało treści, które są objęte klauzulą tajne lub ściśle tajne, oczywiście zostanie pan zwolniony z konieczności odpowiedzi na to pytanie i przeprowadzimy takie postępowanie i postępowanie komisji, które będzie odbywało się na zamkniętym posiedzeniu. Nie będziemy pana narażać na to. Za każdym razem, jeżeli taka okoliczność się pojawi, bardzo proszę o informację i będzie pan zwolniony z odpowiedzi na pytanie. Ale przewodnicząca, czy można? Przepraszam, ja pani wybaczę, ale ja mam obowiązek uzyskania zwolnienia. I sam jako premier swego czasu stawałem przed takim pytaniem, czy udzielić tego rodzaju zwolnienia w bardzo ważnych sprawach odnoszących się do państwa. Ja akurat w tym wypadku nie udzieliłem takiego zwolnienia, tak jak że mój świętej pamięci brat też nie udzielił takiego zwolnienia, bo chodziło o bardzo ważny interes państwa. W tym wypadku to na pewno nie jest sprawa tej wagi, ale ja nie mogę złożyć tutaj przyrzeczenia, że będę mówił wszystko, co wiem, bo taka jest treść przyrzeczenia, bo nie mogę powiedzieć wszystkiego, co wiem. I tego rodzaju dokument w postaci zwolnienia, nie sądzę, żeby obecny premier miał z tym jakieś trudności, musi być dostarczony, jeżeli mam powiedzieć całą prawdę, albo składam przyrzeczenie z zastrzeżeniem, że mówię tylko to, co mogę powiedzieć. Nie. Dziękuję uprzejmie. Pan wiceprzewodniczący Marcin Bosacki poprosił o głos. Proszę. Panie prezesie, panie pośle Kaczyński, tajemnica nie zwalnia pana z zeznawania w ogóle. To jest tak, że pan oczywiście musi złożyć przyrzeczenie, natomiast może pan wyłączyć z części jawnej oraz, i to jest pana decyzja, czy pan uzna coś za treść taką, która jest objęta tajemnicą, czy nie jest. I wtedy może pan poprosić, żebyśmy przeszli do innego trybu pana zeznań. Natomiast z całą pewnością nie może pan ani odmówić w ogóle świadczenia przed komisją, ani odmówić złożenia przysięgi. Przepraszam bardzo, ale nie, ale naprawdę, no, szanowni państwo, trzymajmy pewien poziom merytoryczny z uwagi na to, że zaznaczenie, że to się... Rozumiem pana ten. Bardzo proszę, pan przewodniczący Trela. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, szanowni państwo, panie pośle. Sam pan był uprzejmy przed chwilą powiedzieć, że ta wiedza o charakterze tajnym i ściśle tajnym jest znikoma. To pozwoli pan, że komisja dzisiaj będzie rozpocznie swoje czynności do tej wiedzy maksymalnej w pana zakresie. Natomiast znikomą część zostawimy sobie na posiedzenie w trybie niejawnym. Natomiast ja ponawiam wniosek pana przewodniczącego Śliza, żebyśmy przeszli do procedowania i głosowania, dlatego że mam takie nieodparte wrażenie, że i pan poseł Kaczyński, i panowie z Prawa i Sprawiedliwości robią absolutnie wszystko, żeby opinia publiczna nie dowiedziała się, co pan wie i ma do powiedzenia w tej sprawie i komisji śledczej, i opinii publicznej.
Bardzo proszę jedno zdanie. Pan poseł Witold Zembaczyński. Szanowna Pani Przewodnicząca, Wysoka Komisja, proszę świadka. Został świadek wezwany w trybie jawnym. Pytania przygotowane do świadka pochodzą z otwartych, jawnych źródeł. Nie zawierają one tajemnic prawnie chronionych. W związku z powyższym nie ma świadek umocowania prawnego do tego, żeby uchylać się od złożenia przyrzeczenia. Chyba, że to przyrzeczenie jest niemożliwe przez świadka do złożenia z innych względów. Ponieważ to przesłuchanie jest w trybie jawnym, nie wymaga zgody premiera na zwolnienie świadka z jakichkolwiek tajemnic, a to, co komisja zrobi, jeżeli będą się pojawiały wypowiedzi, których pan nie może udzielić w formie odpowiedzi na pytanie, to przesłucha w nawiązaniu do tej sytuacji świadka w trybie niejawnym. Dlatego proszę się nie uchylać od złożenia przyrzeczenia i zeznawać prawdę i wyłącznie prawdę. Tym bardziej ugruntował pan wiedzę, że pan mało rozumie. Pan przewodniczący Ślis ponowi wniosek, który złożył. Ja mam wniosek formalny, Pani Przewodnicząca, proszę, Wysoka Komisjo. Proszę o zakończenie dyskusji komisją, w tym zakresie i przystąpienie do dalszych prac tej komisji. Może dziękuję. Pan jednak pozwoli, że coś powiem. Dwie rzeczy. Po pierwsze, my nie jesteśmy przed sądem, więc ja bym prosił o używanie form, które są stosowane w Sejmie. Państwo ich używają, pan nie. Ma pan jest znany z pewnych rzeczy. Ma pan napisane świadek na karcie, może nie zauważył. Proszę nie przerywać. Bardzo proszę. To jest pierwsza sprawa. No wie pan, jeżeli ktoś jest w stanie nawet zrujnować naleśnik karnie, no to naprawdę. Dobrze, dziękuję w takim razie bardzo. Nie, to tylko absolwent. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, padł wniosek formalny. Padł wniosek formalny. Jako przewodnicząca komisji jestem zobligowana poddać go pod głosowanie. Pan poseł Ślis złożył wniosek formalny o zakończenie dyskusji i przejścia do kolejnego punktu. Bardzo proszę, kto jest za zakończeniem tej dyskusji i przejścia do kolejnego punktu? Bardzo proszę, kto jest za? Pan jest strasznie wrażliwy z tą naleśnikarnią. Kto jest przeciw? Janusz Kowalski przegrał, o to precyzję. Wstrzymał. Jesteśmy w trakcie głosowania, panowie. Bardzo proszę. O naleśniki? Tak. Pan nie grozi. Zamykam głosowanie. Proszę o wyświetlenie. Pańska elokwencja jest wynikiem. Głosowało 11 osób, 6 głosów za, 5 głosów przeciw, 0 wstrzymujących się. Zakończyliśmy tą dyskusję. Przechodzimy do dalszego punktu. Bardzo proszę świadka o podanie imion, nazwiska, wieku i zajęcia. Pani Przewodnicząca, bardzo ważne. Ale no momencik, ale zadałam pytanie świadkowi. Panie pośle, bardzo proszę, ale żeby dał pan wypowiedzieć się panu prezesowi. Ja wiem, ale przed, jeżeli pani pozwoli, mam wniosek o wykluczenie. Zaraz. Dobrze. Zadałam teraz pytanie panu prezesowi. Bardzo proszę nie przeszkadzać, panie pośle. Wzywam pana do porządku. Bardzo proszę. Ja wobec tego, że jednak jako prawnik, co prawda od lat nie zajmujący się zawodem, ale jednak z doktoratem rozumiem przepisy prawne. Obawiam się, że tutaj są poważne kłopoty. Wiem, że muszę uzyskać odpowiednią zgodę ze strony prezesa Rady Ministrów. W żadnym wypadku wobec tego nie mogę powiedzieć, że ujawnię wszystko, co wiem, nawet jeżeli ta wiedza jest w tym wypadku wiedzą marginalną. Po prostu nie mogę tego zrobić. I mogę złożyć, ale bez tej formuły przyrzeczenia, bo nie mogę po prostu w oczywisty sposób złamać prawa. Bardzo proszę o podanie imiona, nazwiska i wieku i zajęcia. Mnie zachęca, to ja jestem tym, nie ukrywam, ja bardzo zdumiony. No, bez takiego. Szanowni Państwo, bardzo proszę, jesteśmy w trakcie przesłuchania, odbywa się komisja śledcza. Ja rozumiem obawy, przejdźmy dalej przez procedurę, która mam jest lat 74, albo jeśli ktoś woli 75, bo w tym roku niedługo już kończę 75 w czerwcu, a jestem zawodowym posłem w tej chwili. Zrozumieliście Państwo? Oświadczam, że dane dotyczące miejsca zamieszkania znane są komisji i znajdują się w aktach sprawy. Czy był pan prawomocnie skazany za fałszywe zeznania lub oskarżenia? Dziękuję. Bardzo proszę wszystkich, abyśmy powstali. Poproszę
Proszę Państwa, ja jeszcze raz powtarzam. Jeżeli komisja jest gotowa przyjąć moje przyrzeczenie bez tego, że mówię wszystko, to je złożę, ale jeżeli z tym, to go nie złożę, bo nie mogę, bo jest to oczywiste złamanie prawa i tylko no, brak elementarnych kompetencji powoduje tego. Ja jestem gotów tutaj złożyć zeznania. Zgodnie z artykułem, tylko bardzo dziękujemy w takim razie, panie prezesie. Bardzo proszę, zgodnie z treścią artykułu 11d ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej nastąpi w tej chwili odebranie od pana przyrzeczenia. Proszę o powstanie. Ale jeszcze raz pani powtarzam, że ja złożę przyrzeczenie, ale z pominięciem tego fragmentu. Świadomy, nie proszę, przysięgam. Rozumiem, że no, nie przyrzekam tego, że powiem wszystko, co wiem, bądź po prostu bez pozwolenia ze strony premiera nie mogę tego zrobić. Świadomy znaczenia moich słów. Świadomy znaczenia moich słów. I odpowiedzialności przed prawem. I odpowiedzialności przed prawem. Przyrzekam uroczyście. Przyrzekam uroczyście. Że będę mówił szczerą prawdę. Że będę mówił szczerą prawdę. Niczego nie ukrywając z tego, co jest mi wiadome. Tego nie mogę powiedzieć z tego względu, o którym już tutaj mówię. Dobrze, dziękuję uprzejmie. Proszę o zabranie miejsc. Pani przewodnicząca, proszę, mam wniosek formalny. Czy możemy uzyskać opinię prawną kogoś pracującego dla komisji? Czy możemy procedować przy tak niepełnie złożonej przysiędze? Moim zdaniem nie. I sytuacja, w której pan prezes poseł Kaczyński w części swobodna wypowiedź chciałby powiedzieć o tych mało istotnych, biorąc pod uwagę całość, elementach swojej wiedzy, jest też czymś, co powinien mieć możliwość zrobić. Jesteśmy w sytuacji, w której kontynuowanie tego spotkania będzie bardzo mocno wątpliwe od strony prawnej i narazi Wysoką Komisję na śmieszność. To, co powiedział pan poseł Zembaczyński, że on chce zadawać pytania o wiedzę gazetową, publiczną, jest zasadne, bo po przeczytaniu wszystkich dokumentów, które dostaliśmy komisja, nie było żadnego dokumentu, w którym byłoby nazwisko Kaczyński, który wytworzył, podpisałby Kaczyński, który byłby kierowany na Kaczyńskiego, albo w którym Kaczyński byłby wskazany jako osoba, która ma go przeczytać. W tej sytuacji my nie mamy podstawowych dokumentów i ta kolejność doboru świadków, gdy zaczynamy od wieloryba z powodów politycznych, politycznego wieloryba, bo są wybory i jest takie zapotrzebowanie, jest moim zdaniem słabe, ale jeżeli przy okazji chce ktoś łamać prawo, to jest tym bardziej słabe i nie można tego kontynuować. Szanowna Dziękuję, pani panie przewodniczący. Bardzo proszę, szanowna pani Witek przewodnicząca, Zabuszyński. Wysoka komisja, proszę świadka. Świadek ewidentnie uchylił się od złożenia roty ślubowania. Po pierwsze, może to wynikać również z założenia, że nie chce przekazać prawdy, skoro skłamał na wstępie i oto Janusz Kowalski przegrał ze mną proces wyborczy i pan też przegra proces. To na marginesie. Jest to nieprawda, dlatego mam wątpliwości, że świadek będzie mówił prawdę. Żądam w całości ślubowania od strony świadka, ewentualnie opinii ze strony doradców. Tak, oto przegrał Janusz Kowalski. Ale on serem czy z szynką był? Kłamał w tym punkcie. Bardzo proszę o opinię doradców w tym zakresie, ponieważ ślubowanie nie zostało złożone. Świadek się uchyla od ślubowania. W związku z tym jest tutaj delikt i proszę o opinię doradców. Bardzo dziękuję. Oczywiście do protokołu zostanie wpisane, że świadek nie powtórzył przyrzeczenia dotyczącego jego ślubowania. Te naleśniki na pani pisze, bo strasznie boli tutaj posła Zembaczyńskiego. Pani przewodnicząca. Bardzo proszę, ale panowie, naprawdę nie róbcie szopki, bo chcieliśmy... Rozumiem, że panowie... Mam go na piśmie. Zgodnie z artykułem 11 i ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej, było żadnego bankructwa na leśnie karnej. 171, paragraf 1 Kodeksu Postępowania Karnego, może pan swobodnie wypowiedzieć się w sprawie będącej przedmiotem badań komisji. Czy chce pan skorzystać z tego prawa? Ale pani przewodnicząca, zanim, bo ja mam bardzo ważny wniosek formalny o to wykluczenie dwóch członków komisji. No bardzo proszę, to zrobić, bardzo proszę. Bo taka jest kolej rzeczy. No. Bardzo szanowna proszę, pani przewodnicząca, panie premierze, pan panie doktorze nauk prawnych, wysoka komisja, wszyscy szanowni państwo, składam wniosek o wyłączenie posła Tomasza Treli i posła Witolda Zembaczyńskiego z przesłania świadka pana prezesa premiera doktora Jarosława Kaczyńskiego na podstawie artykułu 6 ustawy o Sejmie
Sejmowej Komisji Śledczej. Wnoszę o wyłączenie posła Tomasza Treli oraz posła Witolda Zębaczyńskiego z obrad Komisji Śledczej w dniu 15 marca, oczywista omyłka, 2024 roku w części dotyczącej przesłania świadka pana prezesa, premiera, doktora Jarosława Kaczyńskiego z uwagi na fakt ujawnionego okoliczności, o których mowa w załączonej analizie, którą też przedłożę, a wskazujących na ustawową przesłankę ujawnienia braku bezstronności wyżej przywołanych członków komisji w zakresie czynności przesłania prezesa Prawa i Sprawiedliwości pana posła na Sejm RP doktora Jarosława Kaczyńskiego. Przepis artykułu 6 ustawy z dnia 21 stycznia 1990 roku z późniejszymi zmianami wskazuje, iż tutaj cytat, początek cytatu, jeżeli w trakcie prowadzenia postępowania przez komisję zostanie ujawniona okoliczność, która mogłaby wywołać wątpliwości co do bezstronności członka komisji przy wykonywaniu czynności przesłania osoby wezwanej przez komisję, ulega ona wyłączeniu z tej czynności na wniosek osoby wezwanej lub członka komisji. W analizie wypowiedzi medialnych i wpisów w portalu X, którą to analizę przedkładam wysokiej komisji, zostały ujęte niedopuszczalne treści wchodzące w mojej ocenie w przepis artykułu 212 kodeksu karnego. Te zarzuty zostały skierowane względem pana posła premiera doktora Jarosława Kaczyńskiego, sformułowane przez panów posłów Tomasza Trelę i Witolda Zębaczyńskiego. Wobec powyższego wniosek o włączenie posła Treli oraz posła Witolda Zębaczyńskiego z obrad Komisji Śledczej w dniu 15 marca 2024 roku w części dotyczącej przesłania świadka pana premiera, prezesa doktora Jarosława Kaczyńskiego jest zasadne i wnoszę jego uwzględnienie. W załączeniu przedkładam na ręce pani przewodniczącej dla wysokiej komisji dokument analiza wystąpień medialnych wpisów na profilu X, stronę ponumerowaną od 1 do 4, uzasadniając tylko krótko wskażę na to, co pan Witold Zębaczyński, jako rozumiem bezstronny dzisiaj, który będzie przesłuchiwał pana premiera, lidera dobrej zmiany. Pan poseł Zębaczyński w Radio Plus w programie Sedno Sprawy, data 21 lutego 2024 roku, mówi tak. To będzie fala tsunami, która zmieci fragment sceny politycznej, która pokaże, że reżim Kaczyńskiego opierał się na chwytach poniżej pasa, opierał się na trzymaniu krótkiej smyczy w rękach funkcjonariuszy CBA. Poszczególnych polityków własnej formacji. Dzisiaj jak patrzę na tę sprawę, to przypomina mi to taką strukturę zorganizowanej grupy przestępczej, to mówił obiektywny poseł Zębaczyński, który ci będzie kierował pytanie do lidera dobrej zmiany. Czyli mamy ten najwyższy poziom decyzyjny, decyzje polityczne Jarosława Kaczyńskiego, dlatego on będzie przesłuchiwany jako pierwszy. Pośrednik, czyli taki urzędnik z wyższego szczebla, powiedzmy sobie w randze wiceministrów, którzy po środku tej zorganizowanej grupy dorozumieć należy, że skoro wcześniej przestępczo, to i tutaj ja to tak oceniam, że tą grupę przestępczą cały czas tworzy, tworzyli prawo przygotowujące do wejścia tak zwanego systemu Pegasus. No i poziom wykonawczy tej zorganizowanej grupy przestępczej, mówił pan poseł Zębaczyński, obiektywny śledczy na tej komisji, czyli tych funkcjonariuszy, którzy bezpośrednio zajmowali się stosowaniem technik operacyjnych na Bogu ducha winnych ludziach. Oczywiście ja załączę, tu jest mnóstwo tych materiałów, wpisów. Ja chciałbym pani przewodnicząca jeszcze uzasadnić dwie wypowiedzi medialne pana posła Tomasza Treli, też niezależnego śledczego, który, jak rozumiem, chciałby zadać pytania panu prezesowi, panu premierowi, liderowi dobrej zmiany. Pan poseł Tomasz Trela, Polsat News, program Graffiti, data 8 lutego 2024. Trochę uprzedzę pana pytanie, jak zakup to minister Ziobro i Kaczyński wpadają na pomysł zakupu tego oprogramowania, chociażby żeby mieć po pierwsze wgląd w to, co robi jego konkurencja polityczna, co robią prokuratorzy, co robią sędziowie. Ale myślę, że też chciał wiedzieć, co robią jego najbliżsi współpracownicy, żeby mieć ewentualne haki. Uważam, że bardzo interesujące i tak dalej, ale dalej jeszcze w Ekspresie Biedrzyckiej, tak program się nazywa, pan poseł Trela w Super Ekspresie w dacie 6 lutego 2024 roku mówi wprost, że mamy pewność, że Fundusz Sprawiedliwości był nadużywany i wskazuje na to, że świadkowie, jak tutaj mówił pan poseł Tomasz Trela, cytuję, no ale wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że to są dokumenty, są podpisy, są świadkowie. Jak przyjdą, to dostaną kilka prostych. Panie Trela, to nie jest ring. To nie jest ring polityczny, tylko jest pan niezależnym odpowiedzialnym. No ale panie komisarzu, czyli dlatego też w pełni, dlatego też pani przewodnicząca, ja dostarczam
formalny wniosek w oparciu o artykuł 6 ustawy o komisji śledczej, które wskazuje na to, że jeżeli w trakcie postępowania prowadzonego przez komisję śledczą zostanie ujawniona okoliczność, która mogłaby wywołać wątpliwości co do bezstronności członka komisji przy wykonywaniu czynności przesłania osoby wezwanej przez komisję, ulega ta osoba wyłączeniu z tej czynności na wniosek osoby wezwanej lub członka komisji, czytaj Mariusza Goska, członka komisji śledczej. Do tego załączam odpowiednie stosowne materiały. Proszę o przeprowadzenie głosowania. To po pierwsze, to pierwszy mój wniosek formalny i w ramach prowadzonego postępowania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w ramach Agencji Bezpieczeństwa Osobowego, proszę też o dołączenie tych materiałów dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, żeby również dysponowali nimi w trakcie, gdy jesteśmy jeszcze sprawdzani w ramach dostępu do informacji ściśle tajnych. Dziękuję. Dziękuję, panie pośle, za złożenie wniosku. Ja oczywiście poddam pod głosowanie, ale tutaj chcą się ustosunkować do zarzutów pan wiceprzewodniczący Tomasz Trela. Bardzo proszę. Znaczy, dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Panie prezesie, ja naprawdę dzisiaj mnie to utwierdziło, że koniec PiSu jest bliski, skoro pan Gosek pana od 20 lat komisji śledczej, próbując mnie wyeliminować. Kiedyś była taka książka, koniec PiSu, 20 lat temu chyba ją. Co krzyczycie? Po co krzyczycie? To wniosku formalnego, jak pani nie prowadzi. Nawet wyjść do tego. Ale panowie posłowie, przywołuję panów do porządku. Nie udzieliłam panom głosu. Teraz głos ma pan wiceprzewodniczący Tomasz Trela. Bardzo proszę. To nie stanowi regulamin. Znaczy, panie pośle, proszę sobie nie dodawać. Ja z panem nawet nigdy nie będę próbował polemizować, bo nie mam specjalnie o czym. Natomiast no, gdybym był po kolegium humanum jak poseł Zębaczyński. Czy to miałby pan Zębaczyński? Panowie, przywołuję, powołując się na artykuł 155 regulaminu Sejmu, przywołuję panów do porządku. Panie pośle Gosek, przywołuję pana po raz kolejny do porządku, także bardzo proszę nie zmuszać mnie, żebym składała wniosek o wykluczenie pana z powodu utrudniania prowadzenia komisji. Bardzo proszę, teraz głos ma pan Tomasz Trela. Proszę uprzejmie. Już? Panowie się... Do wniosku, panie przewodniczący. Bardzo proszę. Ja chcę tylko zwrócić na to uwagę, że próba wyeliminowania członków komisji śledczej, którzy rzeczywiście mają dość twardy i zdecydowany punkt widzenia na temat działalności pana prezesa i pana formacji politycznej, jest tylko oznaką słabości i strachu przed przesłuchaniem pana prezesa. Natomiast ja wiem, że środowisko Prawa i Sprawiedliwości. Pani przewodnicząca, bardzo proszę przejść do głosowania. Regulamin nie pozwala na polemikę ze złożonym wnioskiem. Regulamin nie pozwala też przerywać innym swoje wypowiedzi. Bardzo proszę nie przerywać. To nie pozwala na taką polemikę. Ja wiem, że środowisko Prawa i Sprawiedliwości było przyzwyczajone, że w komisjach śledczych 90% to byli wasi. Nie, my stosujemy prawo i regulamin. Pan nie ma możliwości formalno-prawnej. Pana prezesa Kaczyńskiego, a pan prezes Kaczyński odpowie. Pani przewodnicząca, proszę o zaparzył herbatę i jest gotowy. Prawda, panie prezesie? Wie pan co, panie pośle Trela, jest to żenujące, co pan mówi. Proszę. Proszę uprzejmie. Ja chciałem, szanowna pani przewodnicząca. Panie prezesie, bardzo proszę, teraz głos ma pan Witold Zębaczyński. Bardzo proszę. Szanowna pani przewodnicząca, wysoka komisjo, proszę świadka. Więc tak, ja wnioskuję przede wszystkim o to, żeby odnotować w protokole odmowę z złożenia ślubowania przez świadka, następnie sformułować wniosek do sądu o ukaranie świadka w związku z tą odmową oraz o zamknięcie dyskusji, przejście we wstępie do głosowania tych wniosków, a następnie do przesłuchania świadka. Dziękuję. Bardzo proszę, poddaję pod głosowanie wniosek pierwszy. Ale, ale z wnioskiem przeciwnym. Proszę. Wnioskiem przeciwnym musi pani mi udostępnić wtedy. Pani przewodnicząca, wniosek przeciwny zgodnie z regulaminem. Bardzo proszę. Ale momencik, przepraszam panowie, czy wy już zaczynacie składać przeciwne wnioski w stosunku do swoich wniosków? Teraz poddaję pod głosowanie wniosek pana Goska. Ale ja jeszcze bym chciał jednak powiedzieć... Bardzo proszę, panie prezesie. Ale w jakim trybie świadek opiniuje wniosek formalny? Bardzo proszę. Bardzo proszę, panie prezesie. A w jakim trybie ta debata się toczy nad wnioskiem formalnym? Wniosku pan się myli, tylko po prostu dołączam się do tego wniosku. Dobrze, dziękuję uprzejmie, poddaję pod głosowanie wniosek. Ale może pani pozwoli,
jednakże ale to uzasadnie. Zaraz będzie pan mógł odpowiadać na zadawane pytania. W tym trybie nie przewiduje się, aby wypowiadał pan się na temat składanego wniosku. Ja rozumiem. Ale ja się do niego dołączam i chcę go... Rozumiemy to. Rozumiem to, nie ma formalnego... Otóż przewiduje się i stanowi o tym artykuł. Mam prawo złożyć wniosek. Mam prawo, ale to pan nie przeczytał przepisów. No, to można Goska wykluczyć, a pana ale pani przewodniczący... Panie Mariuszu Gosku, proszę, bardzo proszę... Bardzo proszę, mam prawo proszę uprzejmie. Składam wniosek o wyłączenie przede wszystkim członka Zębaczyńskiego, członka komisji. Z tego względu, że wielokrotnie, nie tylko w tych wypadkach, o których pan mówił, dawał wyraz jakiejś skrajnej niechęci, przy tym bardzo często kłamał. Na przykład kiedyś, tutaj cytuję, stwierdził, że ten mały tchórz, no rzeczywiście jestem małego wzrostu, to prawda, nie uczestniczy w posiedzeniach Sejmu w czasie COVID-u. Otóż ja uczestniczyłem we wszystkich posiedzeniach Sejmu, w małym i to w takiej słabej maseczce, no jak wtedy była używana. Natomiast widziałem tam pana członka Proszę, że odzywanie się... Ale czemu pan przerywa panu prezesowi Kaczyńskiemu? Bardzo proszę, panie Ozdoba, o trochę kultury. Ale ja tutaj... Bardzo proszę nie przerywać świadkowi Kaczyńskiemu, który składa swój wniosek. Proszę uprzejmie. Tam widziałem tam pana Zębaczyńskiego w masce, która przypominała maskę gazową, więc jeżeli chodzi o poziom lęku, a przy tym ja byłem po 70, a o ile mi wiadomo, to członek komisji jest nieporównanie młodszy niż ja. Więc krótko mówiąc, poziom lęku był na pewno nieporównanie większy u pana niż u mnie. Dobrze, panie... Więc cały tygodnie na pana wniosku formalnego, panie prezesie. Ale ja jeszcze nie skończyłem. No to proszę składać ale wniosek, to pozwala opowiadać o sądzić, że pan ma jakiś uraz głęboki. No i w związku z tym no nie może być tutaj obiektywny. A po drugie, pan ma na samochodzie 8 gwiazdek. To po pierwsze oznacza no niebywały wręcz deficyt kulturowy. A ja jestem znany z tego, że ludzie o takim deficycie kulturowym bardzo nie lubię, więc vice versa. Pan pewnie mnie też nie lubi, pan członek. I w związku z tym sądzę, że udział tutaj w tym przesłuchaniu byłby jednak złamaniem prawa takim bardzo radykalnym. I nawet jeżeli komisja przegłosuje inaczej, to jednak i tak będziemy mieli do czynienia z tego rodzaju faktem. Dobrze, dziękuję. Rozumiem, że tożsamy wniosek. W takim razie bardzo proszę o wyłączenie się z głosowania pana Witolda Zębaczyńskiego. Poddaję wniosek pana posła Goska. Przepraszam, wniosek dotyczy dwóch członków. Muszę się w mojej opinii wyłączyć dwaj członkowie. Poddaję Witold Zębaczyński i pan poseł Trela. Ale pani przewodnicząca, pani wskazała tylko... Za wyłączenie ale pani przewodnicząca... Pana... Żeby... Jezus, no panie pośle, czy ja naprawdę mam pana wykluczyć z tych posiedzeń? Ale to jest kwestia techniczna i ja podejmuję decyzję o tym, jak wygląda głosowanie. Bardzo proszę, przechodzimy do głosowania. Kto jest za wykluczeniem? Ja nie wiem, czy to jest wniosek łączny, czy osobny. Panie pośle. Pani przewodnicząca, złożyłem wniosek o wykluczenie posłów Witolda Zębaczyńskiego. Panowie, ja rozumiem, że bardzo wam zależy na tym, żebyśmy nie przeszli do przesłuchania. Ja rozumiem wasze zdenerwowanie. Naprawdę, nie ma się czego obawiać. Nikt tu nie będzie nikogo gryzł. Panie pośle Gosek, proszę przestać mówić. Bardzo proszę. Dziękuję uprzejmie. Poddaję pod głosowanie wniosek złożony przez pana posła Goska dotyczący wykluczenia z obrad pana Witolda Zębaczyńskiego. Tożsamy z wnioskiem świadka Jarosława Kaczyńskiego o wykluczeniu posła Zębaczyńskiego. Panie pośle, proszę wyłączyć się z tego głosowania. Kto jest za wyłączeniem posła Zębaczyńskiego z dzisiejszych obrad komisji? Kto jest przeciw? Wyloguj się. Tym ludzikiem na dole. Bardzo proszę sekretariat o pomoc panu posłowi.
wylogowaniu się. Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję, zamykam głosowanie. Bardzo proszę o podanie wyników. Głosowało 10 osób, za wykluczeniem 5, przeciw 5. Głos przewodniczącej jest przeciw. Nie, pani przewodnicząca, właśnie to nie. Nie uzyskał większości. Dziękuję uprzejmie. Poddaję pod głosowanie drugi wniosek pana posła. Ja nie składałem dwóch wniosków. Jeden i prosiłem o rozpatrzenie łączne. Bardzo proszę o wylogowanie się z urządzeń pana Tomasza Trelę. Kto jest za wyłączeniem z dzisiejszego posiedzenia pana posła Treli? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę o podanie wyników. Wniosek nie uzyskał większości. Głosowało 10 posłów za, 4 przeciw, 5. Dziękuję uprzejmie. Panie pośle, w jakim trybie? Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Pani poseł, jako członek komisji chciałbym zapytać o podstawę prawną pani rozdzielenia wniosku formalnego, który został zgłoszony co do dwóch osób, na dwa odrębne wnioski. To po pierwsze. Po drugie, chciałbym, by było odnotowane w protokole, że komisja, którą pani kieruje, w nieodpowiedni sposób przygotowała się do dzisiejszego posiedzenia. Artykuł 11 i wskazuje wprost, że zwolnienie z tajemnicy, komisja może zwrócić się do właściwego organu o zwolnienie osoby wezwanej przed komisję od obowiązku zachowania tajemnicy. Jak rozumiem, komisja kierowana przez panią, przygotowywana przez ostatnie tygodnie, nie zwróciła się do żadnego organu naczelnego z takim wnioskiem, a jednocześnie ze względów, w moim przekonaniu, politycznych, parła do jak najszybszego przesłuchania pana premiera Kaczyńskiego. Myślę, że warto to odnotować, jak źle przygotowane są prace dzisiejszej naszej komisji, prowadzonej przez panią przewodniczącą. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie pośle, za tą troskę. Jak pan dobrze przeczytał, może nie jest zobligowana komisja do tego, aby zwracać się o zwolnienie z tajemnicy. Także ma pan rację, jest to odnotowane w protokole i tak jest. Rozumiem panu, pani przewodnicząca, czy mogę ważną kwestię, bo chciałem, żeby do protokołu, chciałbym jeszcze państwo, panie pośle Gosek, nie udzieliłam panu głosu. W jakim trybie? Przed chwilą pan poseł miał składać wniosek, nie złożył. W jakim trybie pan w tej chwili chce zabrać głos? Mikrofon. 30 sekund, bardzo proszę. Przepraszam, kolejny wniosek pan składa. Nie. Momencik. Przed panem zgłosił się do zabrania głosu wiceprzewodniczący, pan wiceprzewodniczący Marcin Bosacki. Nie da się. Okej, rozumiem. Są różne okoliczności. Nie ma możliwości głosowania tego wniosku jednocześnie. Pan prezes Kaczyński zgłosił równorzędny wniosek z pana, ale dotyczący pana posła Zębaczyńskiego. Dlatego też podjęłam decyzję o tym, że w taki sposób będzie ten wniosek głosowany, ponieważ dotyczyły one różnych okoliczności. Bardzo proszę, pan wiceprzewodniczący Marcin Bosacki. Pani przewodnicząca, zwracam uwagę, że jako komisja nie odebraliśmy w sposób właściwy od świadka przyrzeczenia. Dlatego popieram wniosek formalny posła Zębaczyńskiego i chciałbym, żeby to zostało przez komisję przegłosowane, aby na podstawie artykułu 12 ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej skierować wniosek do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem o zastosowanie kary porządkowej wobec świadka Kaczyńskiego, ponieważ
ten artykuł o karze porządkowej mówi wyraźnie, że w przypadku, gdy osoba, o której mowa w artykule 11 ustępie 1, czyli świadek, bez usprawiedliwienia nie stawi się na wezwanie komisji, bez zezwolenia komisji wydali się z miejsca czynności przed jej zakończeniem, albo bezpodstawnie uchyli się od złożenia zeznań lub złożenia przyrzeczenia. No ale tu jest podstawa, czego komisja może zwrócić się do Sądu Okręgowego w Warszawie, więc no, ale jest zgłaszam podstawa. Wniosek. Jest formalny. Ja rozumiem, że pan nie rozumie prawa. Może pan nie możecie nie przerywać, panowie. Bardzo proszę. Zgłaszam. Mówi pan wiceprzewodniczący. O zwrócenie się do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem o zastosowanie kary porządkowej. I jeszcze raz. Sabotażystom, członkom komisji. Pani przewodnicząca, proszę reagować. Nie życzymy sobie tylko na podstawie tego, że stosujemy regulamin. I chcę zwrócić uwagę, że ustawa o Sejmowej Komisji Śledczej dokładnie mówi o tych wszystkich okolicznościach, o których wspominał zarówno pan poseł Kaczyński, jak i wy. To znaczy, nie można się uchylić ani od stawienia, ani od złożenia przysięgi, dlatego że się uważa, że będzie się musiało powiedzieć o tajemnicach prawem chronionych. Natomiast można się uchylić od każdego z pytań, jeśli takie ma się zdanie, i wtedy poprosić o inny tryb wysłuchania. I dlatego jeszcze raz mówię, państwa zastrzeżenia są absolutnie pozbawione jakiegokolwiek sensu i podstawy prawnej. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Przed chwilą skończyliśmy głosować wnioski złożone przez pana posła Goska. W tej chwili będzie poddany pod głosowanie wniosek złożony przez pana Witolda Zembaczyńskiego. Rozumiem tożsamy z wnioskiem zastępcy przewodniczącej pana Marcina Bosackiego dotyczący ukarania świadka za niezłożenie przysięgi. To argumentacja bardzo przeciwna, proszę, jeżeli można, bo bardzo proszę, wniosek to przeciwny. Nie jest miejsce na dyskusję. Ale wniosek przeciwny. Bardzo proszę, wniosek przeciwny. Szanowni Państwo, no, po pierwsze przepisy są dość precyzyjne. Ja bym chciał zwrócić uwagę na w ogóle pracę komisji, żeby nie używać sformułowania typu spada. Ja rozumiem pański, no jakby kwestia, jakby komunikacja jest dość ograniczona. Powiedział pan do mnie spada i jakby, no to rozumiem, że nie kontroluje pan aparatu mowy z kwestią intelektualną. Ale dobrze, przechodzę już do rzeczy, bo wszyscy wiemy, jaki jest poseł Zembaczyński, tak samo jest pan zerwowany. Ja rozumiem, no z tym naleśniki pana wybiły z tropu, ale przechodząc już do rzeczy, bo jakby tu rozumiem, że ten capo tutti capi, ten naleśnikarni opolskich jest no dzisiaj zdenerwowany. Ale dobrze, już. Jakbyście państwo nie mogli... Rozumiem wniosek przeciwny. No rzeczywiście jestem też niedużego wzrostu, ale jak z tym dnem to nie jest lustro, żeby się tak odzywać, wie pan. Panie jest przed lustrem. Panowie, nie, no to już zaczyna być żenujące. Bardzo proszę, przechodzimy do głosowania. Przechodzimy do głosowania. Pan poseł Ozdoba, naprawdę wchodzi pan w taką retorykę, że nie przystoi taka retoryka do prac komisji. Bardzo proszę. Tak. Nie ma, nic, koniec. Tak, ale ja tylko skończę głosowanie. Nie, nie ma prawa. Nie. Pani przewodnicząca, ja pozwolę sobie przeczytać artykuł 11, bo mam takie wyraźne, mocne wrażenie, że no niektórzy z państwa go nie rozumieją. Osoby obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji niejawnych o klauzuli tajności tajne lub ściśle tajne, ja należę do takich osób, mogą być przesłuchane co do okoliczności, na które rozciąga się ten obowiązek, tylko po zwolnieniu ich od obowiązku zachowania tajemnicy przez właściwy organ. Skoro mam tutaj przyrzekać, że powiem wszystko, co wiem, to niestety bez tego zwolnienia tego przyrzec nie mogę i to jest zupełnie oczywiste. I po prostu no, znajomość języka polskiego to zupełnie wystarczy, żeby stwierdzić oczywistość takiej sytuacji. Tak, rozumiem, panie prezesie. Co do okoliczności. Będziemy pana przesłuchiwać również do okoliczności, w których nie był pan objęty tajemnicą jako wicepremier do spraw bezpieczeństwa. Rozumiem, że to może pan posiadać. Mówić wszystkiego, tak? No to jest przecież oczywiste, wynika z tego artykułu i z obowiązku, który na pana ciąży jako osoby, która musi zachować tajemnicę, w której jest posiadaniu.
to na panu ciąży obowiązek uchronienia tej tajemnicy przed powszechną wiedzą. Jeżeli będzie którekolwiek pytanie dotyczyło wejścia w obszar wiedzy dotyczącej tajemnicy, to nie odpowie pan na to pytanie, a przesłuchanie przeprowadzimy w trybie zamkniętym. Rozumiem, że co do okoliczności, natomiast my będziemy pana pytać. Bardzo proszę, nie wchodźmy sobie w słowo. Panie prezesie, bardzo proszę, nie wchodźmy sobie w słowo. Proszę dać mi skończyć jednak. Bardzo proszę dać mi skończyć. Nie wchodźmy sobie w słowo, ja panu dam się wypowiedzieć. Bardzo proszę, tak? Także naprawdę, co do okoliczności, które objęte są tajemnicą, a pan ją posiada, nie będzie pan dzisiaj udzielał odpowiedzi. Proste, bo to na panu ciąży obowiązek ochrony informacji. Bardzo proszę, teraz może pan się wypowiedzieć. Jeszcze raz powtarzam, że treść przyrzeczenia zobowiązuje mnie do przekazania mojej całej wiedzy. To jest bardzo wyraźne. Bardzo wyraźnie stwierdzone i w związku z tym chcę tylko, żeby tutaj padło jasne stwierdzenie, że przyrzeczenie, które złożyłem, jest przyrzeczeniem no, stosownym do sytuacji prawnej, w której się znajduję. A jeżeli państwo uważają inaczej, no to to jest to oczywiste złamanie prawa. A dodam przy tym, że nie sądzę, żeby obecny premier miał jakieś poważne kłopoty ze zwolnieniem z tej tajemnicy. Jesteście po prostu nie przy... jesteście nie... Ale bardzo proszę, panie Ozdoba... Na podstawie artykułu 155 regulaminu Sejmu przywołuję pana do porządku po raz pierwszy, panie pośle. Tak? Pan Ozdoba wyczerpał już wszystkie okoliczności, także następnym razem ja będę składać wniosek o wykluczenie pana posła Goska. W tej chwili po raz pierwszy przywołuję do porządku pana posła Ozdobę. Zrozumieli panowie? Bardzo dziękuję. Tylko chciałem odpowiedzieć, panie... zrozumiałem koleżanko ze Zjednoczonej Prawicy kiedyś. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję uprzejmie. Ja rozumiem, drodzy państwo, że bardzo zależy wam na tym, żebyśmy nie przeszli do przesłuchania. Jesteśmy przygotowani. Bardzo dobrze. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Panie pośle, jeszcze chwileczkę, tak? W tej chwili jestem zobligowana regulaminem Sejmu do tego, żeby przeprowadzić głosowanie nad wnioskiem złożonym przez pana Witolda Zembaczyńskiego, też samego z wnioskiem pana Marcina Bosackiego. Będzie pan składał wnioski, jak zakończę to głosowanie. Także bardzo proszę, przechodzimy do głosowania. Kto jest za sformułowaniem wniosku do Sądu Okręgowego w Warszawie o ukaranie świadka Jarosława Kaczyńskiego, który odmówił złożenia przyrzeczenia? Bardzo proszę, kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Zamykam głosowanie. Bardzo proszę o podanie wyników. Głosowało 11 za, 6, 5 przeciw, 0 wstrzymujących się. Taki wniosek zostanie przez komisję sporządzony i przesłany do Sądu Okręgowego w Warszawie, który rozstrzygnie nasz spór. Bardzo proszę, panie pośle. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca, z uwagi na fakt, że nie doczekałem się od pani informacji co do podstawy prawnej rozdzielenia jednego wniosku formalnego na dwa wnioski formalne. I tak też przeprowadziła pani głosowanie. Składam wniosek formalny o łączne wykluczenie dwóch panów posłów, pana posła Treli i pana posła Zembaczyńskiego z obrad dzisiejszej komisji z uwagi na brak obiektywizmu tychże dwóch osób. Nie jest to jednocześnie... Chciałbym zaznaczyć, że nie ma zastosowania tutaj artykułu 184 regulaminu Sejmu. Nie jest to wniosek tożsamy z poprzednim wnioskiem, bowiem poprzedni wniosek pani przewodnicząca potraktowała jako dwa odrębne wnioski dotyczące dwóch odrębnych postaci, a ja składam wniosek dotyczący jednocześnie dwóch panów posłów i proszę o
i wnoszę o przegłosowanie tego wniosku w odpowiedni sposób zgodnie z regulaminem, a więc w sposób taki, aby nie mogli w nim brać udział osoby zainteresowane. Dziękuję bardzo. Nie poddam tego wniosku pod głosowanie, bo on jest tożsamy z wnioskami, które głosowaliśmy. Rozumiem, ale ja jestem nie osobą, tożsamy, która bo pani prowadzi, potraktowała tamten jako jestem dwa odrębne. Przewodniczącą komisji, to ja podejmuję decyzję w tym zakresie. To są wnioski tożsame z tymi, które były przed chwilą głosowane. Ja rozumiem, panowie, że zależy wam na tym, żebyśmy nie przeszli do dalszej części. Oczywiście możemy się tutaj boksować do rana, natomiast ja bardzo proszę o przestrzeganie regulaminu, bardzo proszę pozwolić mi dalej prowadzić obrady, a nie próbować je torpedować. Pani przewodnicząca, jeżeli mógłbym jednak... Momencie, świetnie, rozumiem. Ostatni wniosek. Pan poseł Ozdoba, rozumiem, ostatni wniosek tak, formalny. Z mojej strony, bardzo tak. Proszę. Szanowni państwo, ja ponawiam, zgodnie z artykułem 11e ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej, w związku z artykułem 179 Kodeksu Postępowania Karnego, do tego, aby pani przewodnicząca wystąpiła do właściwego organu, bo państwo cały czas nie rozumiecie materii prawnej, która jest tutaj podejmowana. Organem nadrzędnym w tym wypadku premier Rzeczpospolitej musiałby zwolnić z zachowania tajemnicy. Ale tak jak państwo zwrócili uwagę w dość krótkiej wypowiedzi pana prezesa, pan prezes jest gotowy odpowiadać na pytania, ale nie może tego robić, bo jest zachowanie tajemnicy. Więc jeżeli mamy w pełni procedować, to albo państwo sobie robicie scenariusz filmowy, robicie sobie hucpę polityczną, tak jak poseł Zembaczyński coś przeczytał w gazecie, nie doczytał i coś wie, albo działamy na podstawie, w granicach prawa, na podstawie akt, na podstawie informacji. Informacji, które są dzisiaj, nie powinny być przedmiotem debaty publicznej, bo dotyczą bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Pośle, a państwo tego nie rozumiecie cały czas. Przeprowadziliśmy. Dobrze, rozumiem, że pana sugestie. Nie, bardzo proszę, przewodniczący Bosacki zgłosił się. Bardzo proszę. Mój wniosek przeciwny opiera się na tym, że gdyby przyjąć państwa absurdalną argumentację, to wówczas przy każdym powoływanym świadku, który miał dostęp kiedykolwiek do informacji objętych klauzulami, musielibyśmy zawczasu prosić o tego typu, musielibyśmy zakładać, że on będzie mówił o tajemnicach prawnie chronionych. Pan prezes Kaczyński wielokrotnie w mediach, w sposób moim zdaniem sprzeczny, ale o tym zajmiemy się, mam nadzieję, w dalszym ciągu przesłuchania, wypowiadał się na temat sprawy Pegasusa. A pan to czy co twierdził, że pan ma wnioski ściśle tajne bez dostępu do informacji ściśle tajnych? Czy przedtem zgłaszał no to o czym się do my mówimy? Tuska skąd pan miał dostęp? O to, żeby go zwolnił z tajemnicy? W drodze przestępstwa pan pozyskał informację, kto był posługiwany? Nie, czy pan wyssał sobie z palca? O zwolnienie z tej tajemnicy. W związku z czym, jeszcze raz, to co powiedziała pani przewodnicząca Sroka, pan prezes, poseł Kaczyński ma obowiązek odpowiadać na wszystkie nasze pytania, natomiast jeśli uzna, że odpowiedź na któreś z pytań wkracza i w zakresie jego wiedzy wkracza w zakres tajemnic prawem chronionym, ma prawo nam powiedzieć, że na te pytania po uzyskaniu zgody będzie odpowiadał w trybie niejawnym. Czy to jest dla państwa wreszcie jasne? Pani przewodnicząca, ale pan prezes to argumentował dość precyzyjnie, że informacje, które posiada... Panowie, ale no przepraszam, czy któryś z panów otrzymał głos w tej chwili? Bardzo proszę. Przechodzimy w tej chwili do przesłuchania. Ja rozumiem, że panowie będziecie próbowali torpedować na każdym etapie tą komisję. O tym już rozmawialiśmy. Czy świadek składa wniosek o to, aby wydać oświadczenie, które może pan rozpocząć na początku swoich zeznań, czyli swobodną wypowiedź. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Szanowni państwo, cała sprawa Pegasusa jest przedsięwzięciem politycznym. Ja mówię o tej sprawie w sferze propagandowej, w sferze medialnej, która jest częścią szerszego przedsięwzięcia. To szersze przedsięwzięcie to jest stworzenie swego rodzaju antyrzeczywistości, rzeczywistości urojonej, która odnosiła się do tezy generalnej, że w Polsce jest dyktatura. Dyktatura w sytuacji, kiedy opozycja, i to opozycja określająca samą siebie jako totalną, działa bez najmniejszych ograniczeń, często bardzo agresywnie. Opozycja sprawuje władzę w wielu samorządach, a w Polsce samorządy mają bardzo daleko idące uprawnienia, bodajże największe w Europie, czyli sprawuje w ogóle część władzy w ramach tej dyktatury.
będąc jednocześnie totalną opozycją, gdzie większość mediów jest zdecydowanie przeciw władzy i tutaj przy tym jest bardzo, ale to bardzo agresywna, kiedy dochodzi za zgodą władz i bez żadnego przeciwdziałania do bardzo wielu, często agresywnych demonstracji, kiedy jednocześnie, i to jest tolerowane, kiedy obywatele nie mają na przykład w internecie no, żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o atakowanie, w tym także brutalne atakowanie, niegrzeczne, skrajnie niegrzeczne, już nie chcę, grubiańskie po prostu atakowanie ludzi władzy, że w takim kraju mamy do czynienia z dyktaturą. Są ludzie, no, którzy pod wpływem mediów i na skutek powstania tego zjawiska, które w psychologii jest nazywane dysonansem poznawczym, no, nie są w stanie po prostu dokonać pewnej analizy. To są ludzie na ogół mający no, pewne kłopoty z rozeznaniem rzeczywistości, którzy od tego rodzaju przekaz przyjmują. I sprawa Pegasusa jest właśnie częścią tego rodzaju przekazu, ale ma też pewną specyficzną cechę. Otóż tą cechą jest to, że formacja dzisiaj rządząca, ale rządząca także w latach 2007-2015, no można powiedzieć najprościej sądzi po sobie. Ja tutaj mam listę dziennikarzy inwigilowanych przez władzę. W latach 2015-2023? To jest swobodna odpowiedź, pani przewodnicząca, proszę nie przerywać. To jest swobodna wypowiedź, pani nie, to, to jest w latach poprzednich. Ale swobodna wypowiedź może dotyczyć pani przewodnicząca, swobodna wypowiedź to jest swobodna wypowiedź, proszę nie przerywać. Ja pozwolę sobie odczytać tą listę, przy czym ona nie jest pełna, bo były pewne względy prawne, dla których niektórych z tych dziennikarzy nie wymieniono. Pani Grażyna Frej, pan Piotr. Ale panie prezesie Jarosławie Kaczyński. Pan Piotr Gursztyn. To jest wypowiedź poza zakresem uchwały. Ale nie ma pan prawa do tego, żeby wypowiadać się na temat w tej chwili, w mojej ocenie, łamie pan tajemnicę. Ale nie, przepraszam. Ale nie możemy... Przepraszam bardzo, ale... Ale czy pan świadek rozumie, czy nie? Artykuł... Nie, ale... Włącz mikrofon, ja mam wniosek. Ale to jest jego... Pan Mariusz Staniszewski, pan Jarosław Skurzyk, pan Wojciech Stubliński, pan Michał Mistrzyński, pani Anna Tukarska, pan Maciej Baraszczyk, pan Łukasz Warzecha, pan Bartosz Węglarczyk, pan Marcin Wojciechowski, pan Wojciech Wybranowski, pan Piotr Zaręba, pani Grażyna Zawadka, pani Edyta Żyła. To skądinąd autorki tego Sejmu, artykułu. Ale pani wybaczy, ale to jest po prostu pokazanie, kiedy rzeczywiście były elementy łamania demokracji. Ale to nie jest związane. Ja mam wniosek formalny. Niech pani nie przerywa. Ale panie prezesie, nie ale, jest ale to szanowna związane pani przewodnicząca, z uchwałą. Ja mam swobodną wypowiedź, ale, ja jeszcze ja to rozumiem, pokażę. Ale swobodna wypowiedź może odnosić się jedynie do treści tematu, które obejmuje pracę Komisji Śledczej. Ja uchwała, która została przyjęta przez pani Sejm, mówi o tym, że nas obliguje czasookres od 16 listopada 2015 roku do 20 listopada 2020 sama roku. Sama krytykowałaś te podsłuchy wtedy. Bardzo proszę, żeby korzystał pan z prawa, jestem na ty z Magdą, tylko że już to jest kpina. Ale zgodnie z tym, co mówi i jest napisane w uchwale Sejmu. Bardzo proszę. Dziękuję uprzejmie. Nie, chwileczkę. Ja jeszcze nie skończyłem. Ja cytuję te nazwiska. Poza tym jeszcze jest pewna ilość nazwisk ze względów tutaj przedstawionych. To jest 10 nazwisk, które nie zostały zaprezentowane. Jest jeszcze, to jest działalność ABW, jeszcze jest działalność CBA. Pan jest pan przekonany, że może tam pan to ujawniać? Pan Paweł
Mitter, pan Piotr Nisztor, pan Marcin Rybak i pan Marek Szyperski. I też jeszcze są osoby, jedna osoba jest niewymieniona, no i z względów, których tutaj nie będę podawał. Otóż ja po prostu mówię o kontekście tej sytuacji. Mieliście władza, która rzeczywiście to, była w wielu elementach swojego działania, władzą niedemokratyczną, chociaż nie twierdzimy, że była pełną dyktaturą, bo po prostu jesteśmy ludźmi chodzącymi po ziemi i trzymającymi się faktów. Nie była pełną dyktaturą, ale była pod wieloma względami niedemokratyczna i nie wyobrażała sobie w ogóle, że... Ja rozumiem. Panie prezesie, ja panu nie pozwolę na to, żeby pan wykraczał poza to, na co została powołana ta komisja. Ja rozumiem, że ma pan wątpliwości co do tego, co było w przeszłości, natomiast mieliście państwo 8 lat, żeby te sprawy wyjaśniać, jeżeli jakiekolwiek tam wątpliwości były co do stosowania technik kontroli operacyjnej. Pan mi nie musi niczego przypominać, bo my tutaj pana dzisiaj przysłuchujemy. Pani przewodnicząca, bardzo proszę. Swobodna wypowiedź może dotyczyć jedynie przedmiotu obrad komisji. Przecież pan o tym doskonale wie. Jeśli można. Ale jeżeli że pani przewodnicząca była jednak przez dłuższy czas... Jeżeli można, ja mam wniosek formalny, pani przewodnicząca. Ale nie wtrącaj się, poczekaj, no poczekaj człowieku, no. Ale po co, szanowni państwo, panie prezesie Jarosławie Kaczyńskim. Został pan wezwany przed komisję w bardzo konkretnej sprawie i z bardzo konkretnie wskazanym celem i czasookresem pracy. Rozumiem, że chciałby pan przekierować uwagę na lata wcześniejsze, ale nie o tym tutaj będziemy dzisiaj rozmawiali. To, że ma pan wątpliwości, dziwi mnie fakt, że pan jako wicepremier do spraw bezpieczeństwa nie wyjaśnił tego w momencie, kiedy miał do tego wszelkie możliwości. Dzisiaj wyjaśniamy okoliczności, które były wykorzystywane przez polskie służby w latach 2015-2023. Bardzo proszę również w swoim swobodnym oświadczeniu stosować się do uchwały przyjętej przez Sejm. Bardzo proszę. Tuż określenie swobodne oświadczenie oznacza, że mogę mówić to, co uważam w tym momencie za stosowne. Nieprawda. I nie zgadzam się z oceną, ale jeżeli pani przewodnicząca swobodna mi przerywa... Wypowiedź, jeżeli można, bardzo przepraszam. Celem pani przewodnicząca. Artykuł 171, paragraf 1 kodeksu postępowania karnego. Jeżeli można, ja bym chciał złożyć wniosek formalny, żeby przypomnieć panu... Bardzo proszę, wniosek formalny. Żeby przypomnieć panu świadkowi, który stwierdził, że został pouczony i zrozumiał pouczenia, a także jest doktorem nauk prawnych, o treści artykułu 171 KPK, paragraf 1, który brzmi w sposób następujący, gdyby ktoś również z panów posłów zapomniał. Osobie przesłuchiwanej należy umożliwić swobodne wypowiedzenie się w granicach określonych celem danej czynności. Cel danej czynności, panie pośle, jeżeli jeszcze raz będzie pan mi przeszkadzał i tak samo przed chwileczką w sposób nieelegancki, niekulturalny i urągający jakiejkolwiek godności będzie się pan do mnie zwracał, ja złożę wniosek o pana wyłączenie. Proszę uprzejmie o kulturę. Na tej komisji też. Jestem bardzo prezydium proszę, i też do tego pana wzywam. W związku z powyższym proszę uprzejmie o przypomnienie świadkowi o treści brzmienia artykułu 171 paragraf 1 KPK, o jego treści i bardzo bym prosił, żeby świadek przeszedł w swojej swobodnej wypowiedzi do dalszej części. Ja z wnioskiem przeciwnym, jeśli mogę. Tytułem uzupełnienia. Bardzo proszę teraz świadek pan mecenas Śliz niestety, swobodną wypowiedź. Pan mecenas Śliz niestety tylko częściowo zacytował ten przepis. Ten przepis jeszcze ma drugą część swojej treści. Dopiero następnie, czyli po swobodnej wypowiedzi, można zadawać pytania zmierzające do uzupełnienia, wyjaśnienia lub kontroli wypowiedzi. Więc zarówno pan przewodniczący, jak i pani przewodnicząca i wszyscy członkowie prezydium i naszej komisji będą mogli zadawać pytania po swobodnej wypowiedzi. Póki co pani przewodnicząca w połowie wypowiedzi pana premiera Kaczyńskiego wyłączyła mikrofon. To nie jest swobodna wypowiedź, pani przewodnicząca. Swobodna to jest punkt pierwszy. Punkt drugi. Jako członek tej komisji, który głosował też nad prezydium, uprzejmie proszę, aby to pani przewodnicząca prowadziła te obrady, a nie mecenas Śliz, który, jak widzę, panowie, cały czas w zamian, w zastępstwie pani przewodniczącej prowadzi te obrady. Łatwiej. Bardzo proszę dać świadkowi dokończyć swobodną wypowiedź. Bardzo proszę. Bardzo proszę, proszę pana świadka Jarosława Kaczyńskiego o kontynuowanie.
Pani przewodnicząca i proszę komisji, ja chcę jeszcze raz podkreślić, że to, co się tutaj w tej chwili dzieje, jak i zresztą na innych komisjach, jest tylko przedstawieniem, które rządząca obecnie koalicja próbuje zaprezentować społeczeństwu, żeby po pierwsze odwrócić uwagę od swoich działań, no, niezwykle drastycznego łamania prawa, łamania konstytucji i działań, które po części są przynajmniej wykonaniem, realizacją dyspozycji artykułu 127 kodeksu karnego, czyli zmiana ustroju siłą, bo siła jest używana i to jest przestępstwo bardzo ciężkie, zbrodnia zagrożona karą do dożywotniego więzienia. I z drugiej strony nie chcę też pokazać, przynajmniej chcę odwrócić uwagę od tego, że podczas kampanii wyborczej złożyła bardzo wiele obietnic, których po prostu nie wykonuje. Czyli krótko mówiąc, najpierw doszła do władzy przy pomocy gigantycznego, totalnego kłamstwa, a następnie w tej chwili przy pomocy metod, które stosowała także przedtem, ja o tym mówiłem, uzasadniając wniosek o wotum nieufności dla premiera Tuska jeszcze w 2013 roku, czyli przy pomocy jednej wielkiej manipulacji, no, próbuje tą swoją władzę podtrzymać i jednocześnie no, nie doprowadzić do zmiany nastrojów opinii publicznej. I to obecne przesłuchanie, które w ogóle nie ma żadnego sensu bez tego zwolnienia, o którym tutaj mówiłem, bo moja wiedza nie przekracza wiedzy medialnej. Oczywiście jestem gotów tutaj Państwu to ją zreferować, jeżeli Państwo sobie tego będą życzyć. A te pytania, o których słyszałem już przedtem, na przykład pytanie pana Treli o mój stan nerwowy, moje emocje. No to są pytania jednak rzeczywiście dalece wykraczające poza obszar działania tej komisji, materię działania tej komisji. No i tutaj to pozwolę sobie jednak nie odpowiadać, ale w tych pozostałych jestem oczywiście gotów na odpowiedzi, tyle tylko, że Państwo nie dowiedzą się niczego poza tym, co zostało już przedstawione opinii publicznej i co łącznie składa się na obraz następujący. Państwo polskie, jakże są inne państwa, musi mieć urządzenia typu Pegasus, bo jest no, wiele urządzeń tego typu. Poprzednia władza miała też takie urządzenia, i to, które mogły działać w sposób nieporównanie groźniejszy dla obywateli niż to urządzenie, które tutaj zostało kupione. I cała sprawa jest po prostu jednym wielkim nadużyciem, ale przy tym jest także możliwość formułowania domniemania, podkreślam domniemania, tutaj nie ma żadnej pewności, ale domniemania, że mamy tutaj do czynienia z oddziaływaniem także tego, o czym ostatnio wspominał pan prezydent Rzeczypospolitej, to znaczy potężnego lobby rosyjskiego. Ja dodam do tego drugie potężne lobby niemieckie, które działa w Polsce, tutaj niektórym osobom się przyglądam badawczo z tego punktu widzenia. Otóż no te lobby rzeczywiście przez cały czas działają do tego, żeby polskie państwo osłabiać, żeby polskie państwo nie rozwijało się w odpowiednim tempie. Jeżeli chodzi o Niemcy, to jest stara koncepcja, jeszcze sformułowana w 1915 roku przez Neumanna w książce Środkowa Europa, więc Europa. Jeżeli chodzi o Rosję, no to jest jeszcze tradycja pod tym względem jeszcze dużo, dużo dłuższa. Krótko mówiąc, mamy do czynienia ze stanem, który budzi no, nie tylko zastanowienie, ale daleko idące wątpliwości co do tego, czy obecna władza działa choćby w najbardziej elementarnym interesie Polski i tutaj sformułuję swoje zdanie, działa przeciwko temu interesowi i to w wielu wypadkach, bo pewnie nie we wszystkich, w sposób całkowicie świadomy. I dziękuję.
A tam, jeżeli jeszcze może zwrócę uwagę pani przewodniczącej, także całej komisji, że tam już słychać sojuszników. No przykro mówić, ale właśnie państwa, grupy awanturników, chuliganów, którzy nieustannie nas prześladują, a policja nie reaguje na to w sposób właściwy. I to jest to wszystko, co można w tej sprawie powiedzieć. Ten sojusz między tego rodzaju elementami lumperproletariatem, a politykami, no to lata 40. często opisywany. Tutaj zresztą te analogie z latami 40. i początkiem lat 50. są bardzo częste. To jest wszystko, co mam do powiedzenia państwu, no ale ponieważ mam taki obowiązek opisany w ustawie o komisji, żeby się stawić, święcie stawiam i odpowiem na zadane pytania. Poza tymi, o których już tutaj była mowa. Oczywiście, bardzo dziękuję. Przechodzimy w takim razie do kolejnego punktu, czyli do zadawania pytań zgodnie z ustaloną wcześniej kolejnością. Zaczniemy ode mnie. Także mam nadzieję, że w terminie wyrobię się 10 minut. Przypominam w pierwszej turze. Panie premierze, od kogo pan usłyszał o systemie Pegasus? Nie bardzo sobie w tej chwili przypominam tego, od kogo o tym po raz pierwszy usłyszałem. Być może była to wiadomość w trakcie jakichś rozmów, które toczyłem jako wicepremier do spraw bezpieczeństwa. To było od października 2020 roku. A być może gdzieś obiło mi się to, jak to się mówi, o uszy, także i wcześniej. Ale nie był to przedmiot żadnego mojego szczególnego zainteresowania. A czy wie pan, jak działa system Pegasus? No wiem tyle, co zostało ostatnio przez panów ministrów Kamińskiego i Wąsika przedstawione publicznie. Czy całą swoją wiedzę opiera pan o tą wiedzę przekazaną przez pana Kamińskiego i Wąsika? W zasadzie tak, bo poza tym podczas posiedzenia Komitetu Bezpieczeństwa, ale to nie jest sytuacja, którą sobie przypominam, to inni mi przypomnieli. Był raz szef CBA na tym posiedzeniu, to był bodajże rok 21, ale raczej początek 21 roku. Ale trzeba to jeszcze sprawdzić, czy rzeczywiście pan Stróżny wtedy na ten temat mówił, że podobno coś na ten temat mówiono. Ja sobie tego w tej chwili nie przypominam. Pytałem także dwóch innych członków Komitetu Bezpieczeństwa, też sobie nie przypominali. A czy próbował pan weryfikować tą wiedzę, którą uzyskał pan od pana Kamińskiego i Wąsika, czy opiera się pan tylko i wyłącznie na tych informacjach? Czy zapoznawał się pan z jakimiś opiniami, ekspertyzami? Nie mam żadnej możliwości weryfikowania tej wiedzy. Muszę wobec tego opierać się na ich informacjach. Natomiast ja wielokrotnie słyszałem od pana Kamińskiego, pana ministra Kamińskiego i jako przewodniczący Komitetu Bezpieczeństwa, ale także jako prezes partii, bo przecież do pewnego momentu, czyli właśnie do października roku 20 byłem tylko prezesem partii, nie wchodziłem w skład rządu, zapewnienia, że wszystkie działania, które są podejmowane przez służby, są podejmowane w zgodzie z prawem. A moje poprzednie doświadczenia z okresu, kiedy byłem premierem, kiedy pan Kamiński był szefem CBA, organizował CBA, no potwierdzały, że można jego twierdzeniom zaufać, można wierzyć, że to, co mówi, jest prawdziwe. Że krótko mówiąc, wszystko jest za zgodą sądu na wniosek prokuratora. No i że sądy mają oczywiście swoje uprawnienia, dokładnie sędziowie, o zadawanie pytań, wyjaśnień dodatkowych, jeżeli mają jakieś wątpliwości w tej sprawie, czy to jest uzasadnione. Czyli mamy tutaj do czynienia skądinąd z pewnym kłopotem, jeżeli chodzi o funkcjonowanie komisji, bo ona ma w swoich
zadaniach także stwierdzenie zgodności z prawem działań. To chyba pani przewodnicząca przyzna, no ale jeżeli chodzi o orzeczenia sądowe, to artykuł 8 wyłącza możliwość oceny ich zgodności z prawem. Wobec tego tutaj jest w samej konstrukcji komisji no pewna daleko idąca sprzeczność i zupełnie nie rozumiem, że komisja na to nie zwróciła uwagę. Doradcy komisji, bo być może nie wszyscy członkowie komisji są prawnikami, albo być może w ogóle nie ma wśród państwa prawników, ale no, tego rodzaju rzeczy warto by rzeczywiście zauważyć, bo tutaj sprzeczność jest oczywista. Komisja nie jest w stanie zgodnie z prawem wykonać swojego zasadniczego zadania. Dziękuję za tą opinię. Rozumiem, jest to pana subiektywna opinia. Czy wszystko, ja chciałabym zapytać prawa. Się, panie premierze, rozumiem, że w czasie, kiedy był pan wicepremierem do spraw bezpieczeństwa, nie starał się pan pogłębić tej wiedzy, kiedy już głośno było o tym, że system ten wykorzystywany jest przez służby w Polsce. Ja wszedłem do Komitetu Bezpieczeństwa, zostałem wicepremierem, to znaczy wszedłem do rządu z jednym celem, takim jasno zarysowanym. Zmienić sytuację militarną Polski poprzez radykalne zwiększenie wydatków na zbrojenia, a to było możliwe tylko wtedy, jeżeli zajmie się tym ktoś, kto ma bardzo mocną pozycję polityczną w obozie rządzącym. No ja niewątpliwie byłem taką osobą. I w związku z tym podjąłem się tego zadania. Oczywiście we współpracy z panem ministrem Błaszczakiem. No i to zadanie zostało zrealizowane. Radykalnie zwiększono wydatki na zbrojenia. Dokonano bardzo wielu zakupów, które jeśli zostaną ostatecznie sfinalizowane, no to tworzą tutaj armię rzeczywiście silną. Niektórzy twierdzą, że najsilniejszą armię lądową w Europie i można nawet uznać, że rzeczywiście no z wyjątkiem lotnictwa, bo tutaj jest troszkę inna sytuacja, to będzie armia najsilniejsza. A taka armia jest nam potrzebna. A w momencie, kiedy w lecie 2021 roku zaczęły nadchodzić wiadomości z Litwy odnoszące się do ataków, do wojny hybrydowej po prostu na granicy litewskiej, prowadzonej przez Rosjan przy pomocy ludzi sprowadzonych z krajów trzeciego świata, to wtedy podjęliśmy także tą sprawę, bo nie mieliśmy żadnej wątpliwości, że taki atak nastąpi także na granicę polską i wszystkie decyzje, poza decyzją o wprowadzeniu stanu wyjątkowego na granicach, ta decyzja zapada później, zostały podjęte już wtedy, kiedy był ten okres przygotowawczy, czyli o stworzeniu ogrodzenia tymczasowego z drutu kolczastego uzupełnionego jakimiś ostrzami, następnie także o budowie ogrodzenia stałego, nieporównanie silniejszego, które się później im przydało, o przerzuceniu tam dodatkowych sił. Podjąłem także decyzję o przerzuceniu tam jednostek wojskowych, także sił, które by miały likwidować ewentualne tak zwane pęcherze, czyli zajmowanie przez przeciwnika niewielkich terytoriów, kilku, kilkunastu czy kilkuset hektarowych, żeby je natychmiast likwidować i takie jednostki zostały z zachodu Polski przerzucone. To był przedmiot moich głównych zainteresowań. Natomiast jeżeli chodzi o Pegasusa, no to miałem świadomość, że to jest urządzenie, które jest potrzebne do łamania komunikatorów i że mają je inne państwa. No i w związku z tym jest zupełnie oczywiste, że Polska, będąca jeszcze do tego w stanie szczególnego zagrożenia, no powinna mieć je może nawet bardziej rozbudowane niż inne państwa, może nawet dużo bardziej ze względu na działania tych lobby, o których tutaj już mówiłem. I to był przedmiot zainteresowania stałych. Do tego dochodziło cyberbezpieczeństwo. To było rzeczywiście dużo posiedzeń dotyczących tej sprawy. Z udziałem między innymi generała Molendy, który się tym zajmował, tworzył pion
cyberbezpieczeństwa w Armii Polskiej. I powtarzam, to było to, czym zajmowałem się na co dzień. A poza tym no, przypomnę pani przewodniczącej Wysokiej Komisji, że no, przez cały czas byłem szefem partii, więc oczywiście tymi sprawami też się musiałem zajmować. Natomiast działalność operacyjna służb, która jest poddana także w tej fazie przedprocesowej, jeżeli dochodzi do działalności operacyjnej w fazie przedprocesowej, odpowiedniej kontroli skonstruowanej w ustawie o policji i innych ustawach o służbach, no, mnie bezpośrednio nie interesowało. Tyle mogę w tej sprawie powiedzieć. Dziękuję. A kto według pana podejmował decyzję o zakupie tego systemu? Pan Kamiński i Wąsik, czy pan Zbigniew Ziobro? Jeżeli chodzi o potrzebę, to sądzę, że z zakupu takiego systemu, to jestem przekonany, że musieli na tą sprawę, na sprawę komunikatorów i posługiwania się przez grupy przestępcze, w tym także grupy szpiegowskie i dywersyjne, tym sprzętem, no, musiał zwrócić uwagę minister Kamiński, ale sądzę, że ostateczna decyzja mogła być podejmowana w jakimś szerszym gronie. Tyle mogę w tej chwili. Pan nie wiedział o tym w momencie, kiedy były podejmowane decyzje o zakupie? Ja nie byłem wtedy jeszcze członkiem rządu, kiedy byłem. A słyszał pan o akcji Wampiryna? Nie. Nie słyszał. Dobrze, ponieważ mój czas powoli dobiega końca w pierwszej turze, na końcu ostatnie pytanie. Czy byłby pan w stanie zgodzić się na poddanie pana badaniu na wariografię w trakcie ewentualnie toczących się postępowań? Czy zgodzi się pan na przesłuchanie z udziałem wariografii? Pani przewodnicząca, jaki to ma związek z zakresem naszej... Pani się słyszy? Nie widzę żadnych do tego, żebym miał się na tego rodzaju sprawy zgodzić, bo ja nie jestem człowiekiem, który jest podejrzany o cokolwiek, więc jeżeli pani chce tu sformułować to, że jestem podejrzany, to moja sytuacja prawna natychmiast się zmienia i w związku z tym wtedy może mi pani zadawać tego rodzaju pytania. To jest pytanie o charakterze prowokacyjnym i lepiej, żeby pani je wycofała. Rozumiem, że nie odpowie pan na to pytanie. Czy nie ja odpowiadam pani jasno, że jestem świadkiem i w tej sprawie... Ale ja nie mówię o dzisiejszym przesłuchaniu. Spokojnie, panie prezesie. Ja mówię na ewentualną konieczność w przyszłości, czy pan by się zgodził. A to jak będzie ewentualna konieczność, to będziemy o tym rozmawiać. Bardzo dziękuję. Mój czas się wyczerpał. Bardzo proszę, pan wiceprzewodniczący Bosacki. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Panie pośle Kaczyński, mnie niepokoi powtórzone dzisiaj przez pana kilkakrotnie stwierdzenie, że pan się nie bardzo interesował sprawą Pegasusa. Po pierwsze, ono jest sprzeczne z innymi pana wypowiedziami, o czym zaraz, ale po drugie, chcę panu przypomnieć, bo ewidentnie nie ma pan wystarczającej pamięci, zarządzenie numer 162 prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 roku co do kompetencji i obowiązków, panie pośle Kaczyński, Komitetu Rady Ministrów do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych oraz jego przewodniczącego, którym pan był wtedy. Jest to zapewnienie koordynacji przygotowań, działań i decyzji w sprawach bezpieczeństwa i obrony państwa, a także zapewnienie koordynacji wykonywania przez Radę Ministrów i inne organy organizacji administracji rządowej zadań w zakresie bezpieczeństwa i obrony państwa oraz zakres spraw wewnętrznych, porządku publicznego, obronności oraz wymiaru sprawiedliwości, w tym dotyczących praworządności podejmowanych decyzji. Jak również pozyskiwania i innych produktów koniecznych do zapewnienia bezpieczeństwa państwa. Sam pan mówił w wielu wypowiedziach, że Pegasus był środkiem do zwalczania najpoważniejszych przestępstw, które zagrażały temu bezpieczeństwu państwa. Więc jak pan jednocześnie może mówić, cytuję, przed chwilą, sprawa kontroli nad służbami, zwłaszcza Pegasusa, mnie bezpośrednio nie interesowała. Czyli albo pan nie wypełniał swoich obowiązków wyznaczonych panu przez pana Morawieckiego w zarządzeniu
z dnia 9 października 2020 roku, albo w tej chwili pan mówi nieprawdę, mówiąc, że nie zajmował się pan Pegasusem? Otóż odpowiadam panu, że sprawa Pegasusa była sprawą z punktu widzenia tej pozycji, którą ja zajmowałem, marginalną. To jest sprawa o charakterze czysto technicznym. To państwo spróbują z tego zrobić problem polityczny. A jak kwestiami technicznymi, przy tej pozycji, którą tam miałem i przy tych szerokich kompetencjach oczywiście zajmować się nie mogłem. Także pańskie pytanie jest wyrazem albo nieporozumienia, albo no, kompletnej nieznajomości praktyki funkcjonowania rządu. Sądzę, że obydwu rzeczy. Na raz, o ile mi wiadomo, pan nigdy nie był człowiekiem funkcjonującym na jakichś wyższych stanowiskach rządowych, więc obawiam się, że tutaj po prostu różni nas wiedza i doświadczenie. Rzeczywiście, moje doświadczenie mówi, że jeśli ktoś ma jakieś obowiązki wyznaczone przez zarządzenie prezesa Rady Ministrów, to powinien je wypełniać. Pan ma inne zdanie. Nie, panie, ja mam takie same zdanie, ja je wypełniałem, tylko nie musiałem się w związku z tym zajmować dokładnie technicznymi urządzeniami służącymi do walki z przestępczością. Czy gdyby któryś z członków rządu, w którym był pan wicepremierem i przewodniczącym Komitetu Rady Ministrów do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych, był przedmiotem inwigilacji systemem Pegasus lub kandydat na członka tego rządu lub ktoś, kto bezpośrednio po okresie bycia członkiem rządu był inwigilowany, czy pan powinien wtedy wiedzieć o tym, czy nie? Jako przewodniczący Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego. To jest kwestia, o której w gruncie rzeczy decyduje sąd. Więc tego rodzaju informacja mogłaby być dostarczana, ale mogłaby być też niedostarczana, ale jeżeli pan mnie pyta o relacje z osobami, które bezpośrednio, bardziej bezpośrednio niż ja się tym zajmowały, no czyli szefowie odpowiednich służb i minister, przepraszam, minister koordynator, to przynajmniej na poziomie ministra koordynatora, który wtedy był także i ministrem spraw wewnętrznych, sądzę, żeby mnie o tym poinformował. Czy miał pan taką wiedzę, że takie osoby mogły być, czy były przedmiotem? Nie mam takiej wiedzy, ja mówię tylko o teoretycznej sytuacji. Ja zrozumiałem pańskie pytanie, jakie pytanie, co by było, gdyby... Tak, było. Potwierdził pan, że powinno to być pana... Nie potwierdziłem tego, tylko stwierdziłem, że sądzę, że zostałbym o tym poinformowany. No więc teraz, dlatego, że pan tak stwierdził, pytam pana, czy był pan poinformowany o takich działaniach? Nie byłem informowany o działaniach, które by polegały na inwigilacji osób, o których pan mówił. Pytam o to właśnie dlatego, że mnie niepokoi to pana takie lekceważące traktowanie w mojej ocenie obowiązków, a to, co pan nazwał, że sprawa kontroli nad służbami mnie bezpośrednio nie interesowała, czyli rozumiem, że panowie Kamiński i Wąsik mieli bardzo daleki, koordynatorzy służb specjalnych, mieli bardzo daleki, także w sprawie Pegasusa, zakres swobody i pan nie nadzorował ich w zakresie używania środków operacyjnych, w tym Pegasusa, także wobec bardzo wysoko postawionych w hierarchii państwowej urzędników. Panie przewodniczący, ja tylko zwrócę uwagę na charakter tego pytania. To jest pytanie wybitnie sugerujące. Rozumiem, że pan czegoś nie robił albo pan coś robił. Jest pytaniem sugerującym. Bardzo proszę o reagowanie. Świadek nie chce odpowiedzieć na to pytanie? Ja chcę odpowiedzieć na to pytanie, proszę. Bo to jest pytanie przede wszystkim z tezą. Z tezą, że tego rodzaju wypadki miały miejsce. Otóż według mojej wiedzy tego rodzaju wypadki po prostu nie miały miejsca, to znaczy nie było sytuacji, w której osoby, które zajmowały wysokie stanowiska państwowe, były przedmiotem inwigilacji ze strony służb. Przynajmniej ja nic o tym nie wiem i jestem, jak już po tym powiedziałem, przekonany, że gdyby tak było,
to zostałbym o tym poinformowany. Pytam pana o stan pana wiedzy i tą deklarowaną właściwie niewiedzę co do sprawy Pegasusa. Też dlatego, że kilkakrotnie, kiedy ta sprawa wybuchła na przełomie roku 2021 i 2022, w kilku wywiadach prasowych wyraźnie pan stwierdził, że będzie się nią zajmował. Cytuję. W wywiadzie dla Interi.pl z 27 grudnia 2021 roku powiedział pan, zapytany o przypadki inwigilacji Pegasusem pana Romana Giertycha oraz pani Ewy Wrzosek, będzie posiedzenie Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa, to ta sprawa wtedy stanie i poproszę o wyjaśnienia. Czy poprosił pan o te wyjaśnienia i co z tych wyjaśnień wynikło? Nie przypominam sobie, żebym tego rodzaju posiedzenie Komitetu Bezpieczeństwa akurat w sprawie tych osób, które nie zajmowały wysokich stanowisk państwowych i w moim przekonaniu były osobami, powtarzam, mówię to o moim przekonaniu, mojej ocenie, jeżeli chodzi o pana Giertycha, no, zaangażowanymi w różnego rodzaju działalność, która co najmniej wymagała wyjaśnienia ze względu na przepisy kodeksu karnego. A jeżeli chodzi o panią Wrzosek, to ja sobie w ogóle dokładnie tej sprawy nie przypominam. Sprawa dotyczyła, o imię sobie w tej chwili uświadamiam, jakiejś pani prokurator, ale to jest wszystko, co mogę w tej sprawie powiedzieć. Te kwestie nie były przedmiotem zainteresowania, znaczy obrad Komitetu Politycznego. Proszę sobie przypomnieć, że to był rok, w którym zaczęło dochodzić do wydarzeń nieporównanie poważniejszych niż kwestia tych osób, o których pan tutaj wspomniał. Powtarzam, nie były to osoby z kręgu władzy. Pan mnie przez cały czas pytał o osoby z kręgu władzy. Pan Giertych w ogóle ukrywał się, że tak powiem, przed władzą za granicą, a pani Wrzosek, o ile mi wiadomo, ale mogę się mylić, była prokuratorem w prokuraturze rejonowej, czyli na najniższym możliwym poziomie. Więc. Panie prezesie, ja tylko chcę stwierdzić, bo mój czas mija, że ja cytuję pana wypowiedzi, że pan się tym zajmie i pan się tym nie zajął. Więc jeszcze raz mówię, uważam, że pan się tym nie zajął. Jeśli pan się tym nie zajął, to jest to sprzeczne z pana kompetencjami i będę zamierzał o te wykonywanie przez pana obowiązków pytać w następnej turze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę pan Tomasz Trela w tej chwili. Dziękuję bardzo. Panie pośle, pierwsze takie pytanie. Kiedy pan się dowiedział o inwigilacji systemem Pegasus? Kiedy pan pierwszy raz o tym usłyszał? Kto panu o tym powiedział? Panie pośle, ja w tej chwili sobie po prostu tego nie przypominam, bo ja nawet nie pamiętam czego, czy to była sprawa, o której się dowiedziałem po prostu z wiadomości powszechnie dostępnych, czy też z jakiegoś innego źródła. Nie przywiązywałem do tej sprawy jakiejś większej wagi z tego względu, że uważałem ją za element kampanii prowadzonej przez w istocie antypaństwowe siły. Ale rozumiem, że jedno źródło informacji to mogło być media, a drugie źródło informacji, jakby pan się miał dowiedzieć, to skąd to było? Kto mógł panu o tym powiedzieć? Kto mógł dostarczyć taką wiedzę, że taki system jest, działa i on ma odpowiednie możliwości? No jeżeli chodzi o możliwości, to już musiało być tylko i wyłącznie wtedy, kiedy byłem już wicepremierem do spraw bezpieczeństwa, no i wtedy byłby to prawdopodobnie pan Kamiński. Ale powtarzam, to jest co innego, jeżeli się wie coś bliższego na ten temat, to co innego, że się wie, że
media, no, opozycja próbuje zrobić dobrze z tego jakąś aferę. W latach 2015-2023 dwukrotnie pan pełnił funkcję wiceprezesa Rady Ministrów. Pierwszy raz od 21 czerwca 2020 do 19 czerwca 2022 i drugi raz od 21 czerwca do 27 listopada 2023. Kto panu zaproponował funkcję wiceprezesa Rady Ministrów? Pani przewodnicząca, czy to wchodzi w zakres przedmiotowy naszej komisji? No naprawdę, nie, no ale to jest pytanie do pani przewodniczącej. Czy to wchodzi w zakres prac naszej komisji? Czy ja bym jednak prosił, bardzo żeby pan odpowiedział, ponieważ pan poseł Kaczyński był uprzejmy przed chwilą powiedzieć, że jeżeli posiadł jakąkolwiek wiedzę, to posiadł ją wtedy, kiedy pełnił funkcję wiceprezesa Rady Ministrów, więc... Panie pośle, no ja nie wiem od jak dawno jest pan posłem. No ale to nie zmienia faktu, że ja proszę pana odpowiedź. A ja poproszę świadka bliżej mikrofonu, bo nic nie słychać. Natomiast ja mogę powiedzieć tak, no gdyby pan miał jakiekolwiek doświadczenie polityczne, a sądzę, że lepiej, żeby w tej komisji ale były osoby mające doświadczenie panie polityczne. Panie pośle, do rzeczy, jakbym mógł pana prosić. Panie pośle, jednak ja mam tutaj swobodę odpowiedzi na pytania. Ale do rzeczy. To wiedziałby pan, że szef partii rządzącej no, wchodzi do rządu wtedy, kiedy chce. Kiedy uważa, że to okay jest potrzebne. A to dlaczego pan w takim razie wszedł do rządu i pan sobie sam zaproponował tę funkcję wiceprezesa Rady Ministrów, a nie prezesa Rady Ministrów? Dlaczego pan tak zdecydował? Po prostu, bo uważałem, że lepszym ode mnie prezesem Rady Ministrów jest pan Mateusz Morawiecki. To taka wrodzona skromność pana posła, tak? Tak, właśnie wrodzona skromność. Panie przewodniczący, jakie te pytania mają związek z komisją? Panie pośle, teraz bym bardzo prosił, żeby pan chwilę uwagi skupił, bo zacytuję pana wypowiedź publiczną z 27 grudnia 2021 roku. Nie wiem, co z tym Pegasusem. Dostałem pismo od dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej, by wyjaśnić wątpliwości wokół rzekomego podsłuchu wobec Romana Giertycha. To się miało dziać w 2019 roku. Nie byłem wówczas wicepremierem do spraw bezpieczeństwa. Nie mam o tym większego pojęcia. Nie mam w tej sprawie dowodu. Będzie posiedzenie Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa. To ta sprawa wtedy stanie i poproszę o wyjaśnienie. Tak, sprawdzę tę sprawę. Panowie, pół żartem to mogę tylko doradzić. Używanie takiego telefonu, jaki mam ja, stary, wysłużony, choć chyba może filmować, jak się naciśnie odpowiedni przycisk. Oczywiście ekspert dzisiaj pokazał, że nawet ten telefon, znaczy potwierdził, że nawet ten telefon, który pan ma, może być zainfekowany Pegasusem i tam Pegasus może być zainstalowany, więc ten pół żart nie za bardzo wyszedł, ale chciałbym dokładnie się dowiedzieć. Po tym wywiadzie 27 grudnia na pierwszym posiedzeniu Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa, jakie działania pan podjął, do których pan się publicznie zobowiązał? To była odpowiedź na pytanie dziennikarza. Jeżeli chodzi o kwestie związane z panem Giertychem, to ja podchodziłem do nich no, zupełnie inaczej niż pan podchodzi. Ja uważam, że to jest pan, który jest w zainteresowaniu organów wymiaru sprawiedliwości. Ale nie o panu Giertychu mówimy, tylko mówimy o pana działaniach. Jakie pan działania podjął, dając publiczne zobowiązanie? Ale ja jeszcze raz powtarzam, że pan Giertych był przedmiotem zainteresowania odpowiednich służb państwowych, ale ja nie widziałem powodu, żeby się jakby specjalnie interesować. Ale to tym. Panie prezesie, panie pośle, ale to tak precyzując, rozumiem, że po tym publicznym zapewnieniu absolutnie nie był pan zainteresowany, żeby gdziekolwiek tę sprawę sprawdzić. To jest pytanie? Oczywiście. Znaczy, na to ja panu odpowiadam, że nie przypominam sobie w tej chwili, żebym się pytał kogokolwiek, czy on jest, czy pan Giertych jest. A proszę powiedzieć, częsta jest pana taka praktyka, że pan publicznie deklaruje pewne działania, których pan nie podejmuje? To jest... Czy to incydent? To jest bardzo rzadka praktyka, tylko że ja wtedy nie miałem żadnego powodu, żeby uważać, że to pytanie jest zadane przez pana dziekana w innej intencji niż intencja, można powiedzieć, korporacyjna. To znaczy
obrona ludzi korporacji, prawniczej za wszelką cenę. Panie pośle, nie podjął pan działań. Nie podjął pan działań. O ile sobie przypominam. Nie podjął pan, tak? Ale to jeszcze pozwoli pan, bo podobno będą jeszcze jakieś inne przesłuchania, to pozwoli pan, że ja to sobie sprawdzę, bo... Zweryfikuje pan jak gdyby wiedzę w tej sprawie. Ale powtarzam, ja traktowałem wtedy, proszę nie ukrywam powiedzieć... tego, ale może pan pozwoli, że skończę. Traktowałem wtedy pana Giertycha jako osobę, która jest podejrzana o bardzo poważne przestępstwo. Dobrze, czyli nie podjął pan działań, mimo tego, że pan się zobowiązał. Czy na posiedzeniu Rady Ministrów, wtedy, kiedy pan był wiceprezesem Rady Ministrów, kiedykolwiek był podniesiony temat Pegasusa? Nie przypominam sobie takiej sytuacji, ale być może tak było, ale nie pamiętam tego. Proszę państwa, państwo podchodzą, to pan także, do sytuacji w sprawie Pegasusa, do jakiegoś niezwykle ważnego wydarzenia, ale on było niezwykle ważne tylko w propagandzie naszych przeciwników. Ale to jest pana zdanie, panie pośle. Dla nas było to zdarzenie trzeciorzędne, które jest rozdymane w celach, o których tutaj już mówiłem. Czyli nie przypomina pan sobie, żeby na posiedzeniach Rady Ministrów była dyskusja na temat Pegasusa? Nie przypominam sobie w tej chwili takiej sytuacji. Czy wszystkie posiedzenia Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa były protokołowane i każde posiedzenie było zakończone protokołem, pod którym pan się podpisywał? Tak, wszystkie były protokołowane, ale w sposób, który jest właściwy dla posiedzeń, podczas których... Zrozumiałem. Ale proszę mi dać dokończyć, podczas których omawiane są także sprawy takie, które nie mogą wyjść na jaw, nawet w jakichś bardzo szczególnych sytuacjach, bo są takie sprawy, których nawet tutaj, nawet po ewentualnym zwolnieniu mnie przez pana premiera, nie będę mógł powiedzieć, ze względów, które też nie będę mógł wyjaśnić. A w jaki sposób pan ówczesny minister, dzisiaj były poseł Mariusz Kamiński, przekazywał panu wiedzę, informacje na temat funkcjonowania swojego obszaru działalności w momencie, kiedy pan nie pełnił funkcji publicznej, kiedy nie był pan wiceprezesem Rady Ministrów? To się odbywało podczas komitetów politycznych Prawa i Sprawiedliwości, u pana w domu, w restauracji. W jaki sposób była wymiana informacji? Pan Kamiński mnie od czasu do czasu odwiedzał w siedzibie partii, ale te rozmowy miały charakter bardzo ogólny i dotyczyły tylko kwestii związanych z funkcjonowaniem partii, bo po pierwsze pan Kamiński był także szefem... A jeżeli chodzi o resort, była dyskusja o resorcie? O służbach specjalnych? No była dyskusja, ale ona absolutnie nie dotyczyła spraw związanych z Pegasusem. Czyli ani razu pan minister Kamiński nie mówił panu o Pegasusie. Ten temat dla pana nie istniał. Znaczy temat mógł być kiedyś wspominany, ja tak dokładnie sobie tego nie przypominam. Generalnie rozmawialiśmy przede wszystkim o funkcjonowaniu policji. A widział pan kiedyś jakiś taki raport z funkcjonowania Pegasusa? Nie. Dziękuję w tej rundzie. Dziękuję. Panie przewodniczący, mogę tylko poprosić, bo na sali nastał mrok, a w uśmiechniętej Polsce Donalda Tuska to sytuacja niedopuszczalna. Gdyby światło można było... Super. Bardzo proszę, pan Paweł Ślisa, ja poproszę sekretariat o sprawdzenie jasności, bo panu Gosku... Panie, nie, bo Polska jest uśmiechnięta, tu się stało mroczy, także... Ale pani przewodnicząca nas swoim blaskiem tutaj oświeca, więc... Cieszę się ogromnie. Pan nadrabiamy deficyt światła w tym pomieszczeniu. Pan Paweł Ślis teraz ma głos. Dziękuję uprzejmie. Panie pośle, czy powiedział pan dzisiaj, że miał pan świadomość, że są łamane komunikatory? I powiedział pan również, że wiedział pan, że inne państwa mają Pegasusa. O tej informacji, że inne państwa mają Pegasusa, powiedział pan także w kilku wypowiedziach medialnych. Jakby pan wskazał, jakie konkretnie państwa mają tego Pegasusa i skąd pan miał tą wiedzę? Po pierwsze, była po części wiedza publiczna, to jest raz. A po drugie, jeżeli chodzi o te sprawy, które czasem mogły gdzieś w jakichś rozmowach, także rozmowach luźnych padać, to tego rodzaju pytanie, czy inne państwa posługują się
nie tylko Pegasusem, bo takich firm, które... Bo to jest firm, ja zapytałem czy... tylko o Pegasusa, nawiązując do wypowiedzi świadka z dnia dzisiejszego. Świadek powiedział, że inne państwa mają Pegasusa i również inne państwa mają Pegasusa. Świadek wspominał w doniesieniach, w swoich wypowiedziach medialnych. Stąd moje pytanie, na które dalej świadek nie odpowiada. Jakie państwa miał pan świadek na myśli? A pan członek, można powiedzieć, domaga się... Nie obrazi mnie pan. Tak? Słowem, nie obrazi mnie pan, nie sprowokuje mnie pan świadek. Ale ja nie chcę pana prowokować, to jeżeli ja jestem to świadkiem, cieszę. To pan jest członkiem. Wiceprzewodniczącym. Wiceprzewodniczącym tej komisji. A pan jest świadkiem tej komisji, panie świadku. Więc słucham, jakie więc... państwa konkretnie? Pytanie było proste ale i konkretne. To nie jest sąd, ja panu przypominam też. Ale to jest inna zupełnie sprawa. Jakie państwa? No już według mojej wiedzy, no na pewno Izrael, na pewno Niemcy i o ile mi wiadomo, to 36 państw, a w pewnym momencie nawet 100. Miały Pegasusa? Bo ja pytałem, ty panie, proszę świadka, ja pytam proste pytanie. Ja nie pytam o systemy inwigilacyjne, ja pytam tylko i wyłącznie o to, żeby pan sprecyzował, o jakich państwach pan mówił konkretnie. Jakie państwa według pana wiedzy miały system Pegasus, tylko i wyłącznie Pegasus? No nawet z tej wiedzy, którą mam już teraz ex post, z tych ostatnich wiadomości, które były badane, to w zasadzie wszystkie państwa Unii Europejskiej. A pan chyba powinien wiedzieć, kto to muszę jest. Pana świadka zmartwić, dlatego że zgodnie z raportem chociażby Amnesty International, jedyne państwa, które są znane opinii publicznej, więc proszę nie wprowadzać opinii publicznej w błąd, to jest Azerbejdżan, takie w ogóle królestwa demokracji, jak Azerbejdżan, Bahrajn, Kazachstan, Meksyk, Maroko, Rwanda, Arabia Saudyjska, Indie, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Węgry i Polska. To jest pytanie? Na Europejska ale, Partia Ludowa, afera korupcyjna, to czym była rozbita? Ja bym chciał tutaj od razu powiedzieć, że no pan ma jakieś zupełnie zdumawiająco błędne... Ja mam z raportu Amnesty International, a pytanie, a skąd pan świadek ma informację, że inne państwa miały system Pegasus? Ja mogę tylko powiedzieć tak, że system Pegasus albo też być może systemy odpowiednie, bo... Ich... Nie panie, nie proszę świadka, ja pytam konkretnie, pan wie czy nie wie? Ja nie krzyczę. Krzyczy pan... Pan zdecydowanie jakby nie ma wiedzy w tej sprawie, bo właśnie takie państwa, te, które pan wymienił, przynajmniej w pewnym momencie zostały wyłączone z możliwości posiadania tego systemu. Ja tutaj odwołuję się do informacji. Czyli jednak pan wiedział coś. Powszechnie, ale ja mówię o informacjach, które... Ale ja dałem panu świadek cały czas unika odpowiedzi na moje pytanie. Jakie konkretnie państwa miały system Pegasus i skąd dokładnie ma pan wiedzę o tych państwach? Proste pytanie, nie wymaga długich wypowiedzi. Przecież jakie państwa i skąd? O 9:00 pan profesor Kosiński panu odpowiadał na to pytanie. Nie, panie pośle, to trzeba sobie dokładnie odsłuchać to, co pan Kosiński mówi. Widzi, okay, dziękuję. Pan to może tak tezę tak stawiać, tak, tylko że może to jednak... Panie pośle, ozdoba, bardzo proszę nie przerywać świadkowi. Tylko pani przewodniczący. Bardzo bym prosił. Ja wiedzę o tym, jak to było z tymi, że tak powiem, sytuacjami odnoszącymi się do poszczególnych państw, także i Polski, to po tej zgodzie. A, czyli ma pan wiedzę, tylko ona jest objęta klauzulą jaką? Po tej zgodzie, jeżeli chodzi o kwestie, no, o które pan pyta, także w odniesieniu do Polski, no to... Ale nie, ja pytam o te inne państwa. Czyli to jest klauzula, że ma pan wiedzę, że są inne państwa, tylko objęte klauzulą. Tak to mam rozumieć? Nie. No to jak? To jest bardziej skomplikowana sytuacja. Jak będę mógł na ten temat coś powiedzieć, to pan będzie mógł wtedy zrozumieć. W tej chwili nie mogę to panu tego wyjaśnić. Czyli wiem, ale nie powiem. Dobrze. Znaczy, panie przewodniczący, pana... jeśli mogę, ja chciałbym zapytać pana wiceprzewodniczącego Śliza, ku czemu zmierza to pytanie, bo mamy tutaj trzy cele. Legalność, prawidłowość i celowość zakupu. Ale... Czemu ma służyć to pytanie? Panie pośle, bardzo proszę, każdy ma swobodne 10 minut na zadawanie pytań i proszę się trzymać tylko w temacie i o obszarze uchwały. Bardzo proszę, Paweł Śliz.
Proszę świadka, mówił pan, że dostał pan wiedzę na temat tego, że w Polsce jest stosowany Pegasus od pana Kamińskiego. Jakby pan przybliżył nam, kiedy dokładnie pan Kamiński powiedział panu, co dokładnie panu powiedział i jak opisał panu ten program Pegasus? Co on robi? Dokładnie. Nie pamiętam w tej chwili dokładnie tych okoliczności, o które pan pyta. Dobra, a co powiedział panu pan Kamiński o Pegasusie? Że co to jest? Tylko urządzenie do podsłuchiwania? Czy mówił coś więcej? W tej chwili mogę powiedzieć jedno, tylko że jest problem używania przez przestępców różnych... Ale nie, ja bardzo bym prosił, żeby pan odpowiadał na moje pytania. Pan pozwoli odpowiedzieć. Otóż pan Kamiński mi mówił, jest problem trudny dla służb, że przestępcy, którzy powinni być poddani kontroli operacyjnej, także tej polegającej na podsłuchiwaniu ich rozmów, posługują się urządzeniami, które uniemożliwiają ten podsłuch i w związku z tym, że ma być zakupiony, czy zostanie zakupiony jakiś system, nie pamiętam, czy padła nazwa Pegasus, który pozwoli na zmianę tej sytuacji. Pan teraz użył takiego stwierdzenia, ma być zakupiony lub będzie zakupiony. No to jednak wychodzi na to, że przed zakupem on o tym wiedział. Gdzie się pan o tym dowiedział przed zakupem? Jeszcze raz panu powtarzam, że nie pamiętam dokładnie okoliczności i powiedziałem, że... Powiedział pan przed sekundką, cytuję pana słowa, panie, proszę świadka. Od pana Kamińskiego dowiedziałem się, że program ma być zakupiony lub będzie zakupiony. To są pana słowa przed chwileczką. Ma być zakupiony lub będzie zakupiony, albo już jest zakupiony, tego dokładnie w tej chwili nie pamiętam, ale wydaje mi się, że to mniej więcej tak wyglądało. Czyli jak wyglądało? Nie. To jest klucz całego pytania, proszę świadka. Czy ma, czy ale... był? Więc to jest klucz pytania. Czy ja mogę panu powiedzieć tak. Klucz pytania odnosi się do problemu, czy państwo ma być bezradne, czy nie ma być bezradne. Tym, proszę, bardzo bym prosił, żeby pan nie odbiegał od tematu pytania, które zadałem. Czy pan miał wiedzę przed zakupem programu? Ale bardzo wygląda, jakby pan przewodniczący Ślis chciał sobie postawić tezę i za ale bardzo proszę mi nie przeszkadzać, ponieważ weszliśmy na bardzo trudny dla państwa temat. Panie, teraz panie pośle. Dobrze, bardzo się cieszę. Świetnie panowie się przygotowaliście. Chcę panu powiedzieć tak, że ja w tej chwili nie pamiętam dokładnie, bo ta sprawa była z mojego punktu widzenia oczywista, że musimy mieć tego rodzaju urządzenie, bo po prostu nie może być tak, żeby państwo było bezradne wobec przestępców i tyle mogę czyli panu w tej chwili nie jest pan powiedzieć. W stanie powiedzieć, czy... Był pan wcześniej informowany o zakupie, czy pan nie był wcześniej informowany o zakupie? O zamiarze zakupu? Nie jestem w tej chwili w stanie odpowiedzieć, jak to było dokładnie, bo po prostu nie zwróciłem wtedy na to jakiejś szczególnej uwagi. Wie pan, ale o to, czy to mamy, czy dopiero kupimy, to ma kolosalne znaczenie. Proszę nie przerywać. Może i dla pana członka ma to kolosalne znaczenie, ale z mojego punktu widzenia nie miało kolosalnego znaczenia, bo ja uważałem, że to jest rzecz zupełnie oczywista, że musimy mieć tego rodzaju... Dziękuję, w tej turze dziękuję na razie. Dziękuję uprzejmie, bardzo proszę, pan wiceprzewodniczący Wippler. Panie prezesie, ja zacznę od takiego krótkiej konstatacji, że ja mam poważną wątpliwość, czy w świetle niezłożenia przez pana w pełni przysięgi, roty. My mamy prawo prowadzić tutaj te czynności, które prowadzimy, ponieważ na moje pytanie dotyczące podstawy prawnej i zasadności prowadzenia dalszego procedowania nie uzyskałem odpowiedzi, nie oddano tego dalszego biegu, ale skoro pan się zdecydował prowadzić swobodną wypowiedź i odpowiadać na pytanie, to zadam kilka pytań systemowych, kilka szczegółowych. Pierwsze, czy uważa pan, że jest dobrze ukształtowany nadzór w Polsce nad działaniem służb specjalnych i czy procedury, które istnieją, wykluczają możliwość nielegalnej inwigilacji, nie tylko z wykorzystaniem systemu Pegasus. Czy to po prostu dobrze działa i czy te reguły są wystarczające, te, które były, gdy objęliście państwo władzę i te, które mamy teraz?
Otóż nie będę się ustosunkował do pierwszej części pana wypowiedzi. Rzeczywiście można mieć wątpliwości co do tego, czy to posiedzenie ma znaczenie prawne. Natomiast jeśli chodzi o to, czy system był odpowiednio szczelny, no tak to można określić. No, była prokuratura i to także, jeżeli chodzi o te działania odnoszące się do sytuacji jeszcze przedprocesowej, no to albo zastępca prokuratora generalnego, albo prokurator na poziomie okręgowym, no wnioski albo komendant policji, jeżeli chodzi o kartę policję, albo komendant wojewódzki, zastępca prokuratora generalnego, albo prokurator krajowy, no to już jest jednak no, pierwsza poważna gwarancja, jeśli przyjmiemy domniemanie, że wysocy urzędnicy państwowi działają zgodnie z prawem, a takie domniemanie generalnie trzeba przyjmować, chociaż no, dzisiaj rzeczywiście trudno je przyjmować, podczas rządów Donalda Tuska je przyjmować bardzo trudno, ale jednak one musi funkcjonować, to jest po pierwsze. Po drugie są sądy i po trzecie są przepisy dotyczące niszczenia niepotrzebnych materiałów, takich, które nie mają znaczenia z punktu widzenia sprawy, albo też mają jakiś szczególnie drastyczny charakter z punktu widzenia no, osoby, która jest poddana tego rodzaju działaniom i nie są absolutnie potrzebne z punktu widzenia celu całego postępowania. Nie wydaje mi się, żeby gdzieś indziej, ale nie mam pod tym względem jakiejś bardzo dokładnej wiedzy, były to jakieś dalej idące zabezpieczenia. Znam postulaty składane choćby ostatnio publicznie, na przykład przez posła Suchonia, że powinien być jakiś specjalny urząd, który by się tym zajmował. Nie podzielam tego zdania z tego względu, że po prostu ostatecznie zawsze sprawa sprowadza się do tego, czy osoby, które podejmują decyzje, no, przestrzegają prawa, czy też tego prawa nie przestrzegają. A to jednak w poważnej mierze zawsze jest możliwe do poddania wątpliwość. Krótko mówiąc, ta zasada, to prawda, sformułowana przez człowieka, na którego nie należy się powoływać, a przynajmniej tak się mówi, ufaj, ale sprawdź, jest tutaj zasadą dobrą, ale ona w polskim systemie wydaje mi się odpowiednio, przynajmniej jeśli chodzi o moją wiedzę dotyczącą ewentualnych nadużyć tego systemu, sformułowana. Natomiast no, istnieje problem stanu polskiego sądownictwa, ale to nie jest przedmiot zainteresowania tej komisji. Ten stan jest rzeczywiście fatalny. Sądownictwo jest całkowicie poddane jednej stronie sporu politycznego i w związku z tym rzeczywiście to powoduje pewne wątpliwości, ale zupełnie inne niż te, które państwo tutaj stawiają. Bo rzeczywiście no, nie wszystkim tutaj można wierzyć, dalece nie wszystkim. Są różne stowarzyszenia, które według mnie są niczym innym jak kontynuacją w formie jawnej. I oczywiście być może nie wszyscy członkowie tych stowarzyszeń sobie z tego zdają sprawę. Mówię o stowarzyszeniach sędziów, dawnych sieci służb specjalnych i wojskowych i prawdopodobnie także cywilnych, które funkcjonowały w sądownictwie. To jest moja opinia. Panie prezesie, powiedział pan o Pegasusie, że byli nim inwigilowani tylko szpiedzy i gangsterzy. Czy podtrzymuje pan tą opinię? Tak, byli tym inwigilowani szpiedzy, gangsterzy, ale także osoby, które dopuszczały się przestępstw, no, które trudno określić jako gangsterskie. No, sprawy, wspominaliśmy tutaj o rzekomo inwigilowanym, bo ja tego nie wiem,
panu Giertychu, no to tam chodziło o nadużycia różnego rodzaju, nadużycia VAT-owskie, bardzo poważne, ogromne przestępstwa, no przecież nie miały charakteru gangsterskiego, więc trudno tutaj mówić, że tylko i wyłącznie gangsterzy, bardzo poważni przestępcy, w tym także skądinąd sprawy mordów. No i jeżeli chodzi o te podawane tej chwili publicznej ilości przedsięwzięć podejmowanych przez poszczególne służby, no tutaj na pierwszym miejscu było ABW. ABW ma różne funkcje, jeszcze przynajmniej resztki tych funkcji, ale przede wszystkim zajmuje się kontrwywiadem. Panie prezesie, czy kiedykolwiek ktokolwiek prezentował panu informację, że wobec jakichkolwiek szpiegów w Polsce były prowadzone działania operacyjne z wykorzystaniem systemu Pegasus albo podobnych rozwiązań? Nie wiem o istnieniu żadnych podobnych rozwiązań, natomiast jeżeli mówię tutaj o łamaniu komunikatorów, tak, oczywiście, na przykład jeżeli chodzi o tą grupę 16 agentów, którzy byli kierowani właśnie przy użyciu tego rodzaju metod, znaczy przy użyciu komunikatorów i przy użyciu tego urządzenia zostali schwytani. Panie prezesie, nielegalne nagrywanie prezesa największej spółki w Polsce i regionie w jego gabinecie jest patologią samą w sobie, ale przekazywanie tych nagrań dziennikarzom to już skrajna patologia i zaprzeczenie wszelkich zasad funkcjonowania kraju, służb, instytucji. Doświadczenie z dzisiaj pana prezesa byłego polskiego koncernu naftowego Orlen, pana Daniela Obajtka, w dniu wczorajszym zostały opublikowane wielce nagrania. Wielce szanowny panie pośle, panie przewodniczący, zostały... przepraszam, ale to wykracza... Panie pośle Gosek, przywołuję pana do porządku i proszę nie przerywać, jeżeli ktoś inny zadaje pytanie. Ostatni raz to dzisiaj powiedziałam, naprawdę. Bardzo dziękuję i proszę o uszanowanie tego, że zadaje pytania pan Bibler. Proszę uprzejmie. Panie pośle Gosek, to jest komisja do spraw nielegalnej, niecelowej i nieprawidłowo prowadzonej inwigilacji, w szczególności z wykorzystaniem systemu Pegasus, więc również wszystkimi innymi metodami. I to jest a propos wypowiedzi pana prezesa Kaczyńskiego, który powiedział, że po zakończeniu czynności inwigilacji, nawet gdy były prowadzone, powinny być zniszczone materiały, a nie śmigać po mediach, nie śmigać po dziennikarzach. A od dnia wczorajszego cała Polska słucha nagrań między prezesem Orlenu a dziennikarzem, które odbyły się w jednym z najbardziej strzeżonych, pilnowanych biur w Polsce, bo nie ma firmy w Polsce, w której nakłady na bezpieczeństwo byłyby tak duże jak w PKN Orlen. Ja wykluczam, że to były prywatną metodą nagrywane przez osobę prywatną, szpiegów czy przez wywiad gospodarczy, konkurencję nagrania. To były nagrania zrobione z podsłuchu u pana prezesa Obajtka w biurze. Pytanie, to jest moim zdaniem dowód na to, że były nieprawidłowości, panie prezesie, bo nie zniszczono materiałów, a panu prezesowi nikt nie postawił zarzutów, a nagrania z tego, co wynika z informacji medialnych, są z 18 roku. Ostatnie pytanie. Panie pośle, ja oczywiście wiem o tej sprawie, ale tak samo pewnie jak i pan od dzisiejszego, no to chyba dzisiaj było, ale w każdym razie od bardzo niedawna. I nic bliższego na ten temat nie jestem w stanie panu powiedzieć. Nie wiem, czy tego dokonywały służby, czy było to dokonane w jakiś inny sposób. Nie wiem oczywiście, czy były odpowiednie pozwolenia ze strony sądów. Po prostu tej sprawy nie znam. Jest ona dla mnie zaskakująca. A to, że jak to pan powiedział, tutaj pana zacytuję, że to śmiga po mediach, no to rzeczywiście jest też jeszcze dalej idące, pozwolę sobie użyć takiego słowa, horrendum. Ale to wszystko, co mogę panu w tej chwili w tej sprawie powiedzieć.
Następne pytanie w następnej turze. Pani poseł Joanna Kluzik-Rostkowska. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Panie prezesie, proszę nie dziwić się, że my tak dopytujemy o ten moment, w którym pan się dowiedział o Pegasusie, bo zaczęliśmy od roku 2020, kiedy pan został wicepremierem. Myślę, że jednak dowiedział pan się wcześniej o Pegasusie, dlatego że w 2019 roku był raport NIK-u, który tę sytuację upublicznił. Natomiast ponieważ pojawiła się ze strony pana sugestia, że być może pan dowiedział się o tym przed zakupem, to chciałabym, ja oczywiście rozumiem, że trudno to mówić o jakichś datach dziennych, ale jakby pan mógł odpowiedzieć, czy to był raczej 2017, kiedy ten Pegasus był kupowany, czy raczej 2019, czy raczej 2020, bo ta rozbieżność czasowa jest spora. Jeżeli chodzi o raport NIK-u, to tej sprawy w tej chwili sobie też nie przypominam. Być może coś na ten temat wiedziałem, ale już to mi się wymknęło z pamięci. Natomiast jeżeli chodzi o sprawę, kiedy to było wszystko robione, no wie pani, niestety, ale są takie zjawiska nieuniknione w biegu życia, że pewne rzeczy wcześniejsze się lepiej pamięta niż późniejsze. To się nazywa sztywnienie. Czyli 2017 lepiej niż 2019, czy jak? Nie. To jest po prostu tak, że ja cały ten okres pamiętam jakby pewną całość i nie potrafię w tej chwili pani odpowiedzieć na to pytanie, kiedy dokładnie ta sprawa była omawiana. W każdym razie proszę zrozumieć tutaj pewną różnicę perspektywy. Tak, to o tym rozmawialiśmy, także ważne, nieważne. Z pani perspektywy chodziło o jakieś straszne, groźne wydarzenie, które miało być używane, jak później pisano, nawet do śledzenia sztabu wyborczego, bo przecież takiego rodzaju twierdzenia padały, a z mojego punktu widzenia to było drobne wydarzenie techniczne, które no, wynikało z takich zupełnie oczywistych konieczności, którym się nie ma sensu specjalnie zajmować. I wielu rzeczy na ten temat, na przykład, że było 7 oferentów, no dowiedziałem się teraz w ciągu już w tym okresie, kiedy ta sprawa stała się przedmiotem działania komisji i różnego rodzaju publikacji prasowych. Wiem oczywiście, że był program Galileo, który był w ręku poprzedniego rządu i że ten program miał różne możliwości, których program Pegasus nie miał, między innymi zmieniania treści różnego rodzaju przekazów SMS-owych czy też mailowych. Nie wiem dokładnie, no ale też zdaję sobie dzisiaj sprawę, że to jest kwestia przede wszystkim no, obrony pewnych osób, które są w sferze politycznej. Dlatego też no, nie traktuję tych wszystkich zarzutów, które tutaj padają, poważnie, bo one są no, niekiedy po prostu komiczne. Nikt niczego nie zmieniał, a pewne osoby działały w sposób, który był sprzeczny z prawem. Tyle mogę pani w tej dobrze sprawie powiedzieć. Panie prezesie, to czy to straszne, czy to błahe, to oczywiście będzie nas różnić, natomiast w roku 2021 po prostu nam licencję odebrano z jakiegoś powodu, także raczej uważałabym, że jeszcze to nie jest błaha sprawa, ale skupmy się na tym czasie, kiedy był pan wicepremierem. W pewnym momencie, bo z tego co wiemy z informacji publicznych, na samym początku z Pegasusa korzystało wyłącznie CBA, a później te uprawnienia zostały rozszerzone na inne służby. Czy to się stało w momencie, w którym pan już był wicepremierem, czy stało się to wcześniej? I czy te inne służby, czy ma pan taką wiedzę, czy te inne służby korzystały z Pegasusa przekazywanego przez CBA odpłatnie, czy też nie? Ale odpłatnie? To znaczy, że między służbami
No takie pytanie. Były jakieś rozliczenia finansowe. Na ten temat nic nie wiem. I w ogóle pani najwyraźniej, jeżeli chodzi o te kwestie, wie więcej niż ja. Ja natomiast wiem na przykład, dlaczego ten Pegasus został odebrany. Dlatego, że tu urządzono wokół tego awanturę medialną, powołano nielegalną komisję, bo Senat nie ma prawa powoływać tego rodzaju komisji. I to oddziaływało, a szczególnie oddziaływało na bardzo radykalnie antypolski rząd Lapida. I to on podjął tego rodzaju decyzje. No, antypolskie obsesje są w różnych krajach dość częste. Niestety Izrael, o czym mówię z bólem, bo powinno być inaczej, do tych krajów także należy. Natomiast całą resztę w tej sprawie to bym mógł powiedzieć, ale tylko po tym zwolnieniu, o którym... Zapamiętamy, panie prezesie, kwestia następna z tym związana, no jednak fakt jest faktem, to znaczy przestajemy mieć licencję na Pegasusa. Czy w pana otoczeniu pojawił się taki pomysł, żeby budować polskiego Pegasusa? Czy on się pojawił i czy został jakoś tam zoperacjonalizowany, czy został wprowadzony w czyn? Pierwszy raz w ogóle słyszę o tego rodzaju pomyślę, nie wiem, czy w ogóle w Polsce były tego rodzaju możliwości, sądzę, że nie. Wiem, że pierwsze tego rodzaju urządzenie, ale to też nie jestem pewien tej wiedzy, mieli Włosi, skończyło się to, jak to się mówi, z hakowaniem tego, no i wypłynięciem tych informacji. Więc tego rodzaju przedsięwzięcia są no, bardzo, bardzo niebezpieczne i nie potrafię pani powiedzieć, czy taki program mógłby być w Polsce formowany. A poza tym nie wiem, czy pani sobie zdaje sprawę z tego, bo takie informacje otrzymałem, ale teraz już ex post po tym wszystkim, że także w wypadku... Panie prezesie, słabo pana słychać, jeżeli możemy jakoś sprawie, bliżej... O, lepiej. Sprawie... uzyskiwania informacji to czasem wychodziło, a czasem nie. Dobrze, to znaczy, ostatnio... nie zawsze ci, którzy walczyli o uzyskanie tych informacji, bo można użyć takiego określenia, tej firmy izraelskiej, byli w stanie te informacje uzyskać. To ostatnie moje pytanie, bardzo obszerna ustawa, nad którą mieliśmy okazję wszyscy pracować, ustawa o obronie ojczyzny. Pan był jej autorem, tak przynajmniej pan mówił o sobie i tak mówili pana współpracownicy. I tam w tej ustawie jest taki zapis, który zmienia ustawę o funkcjonowaniu służb i w zapisach z roku 2010 jest zapis taki. Obowiązkowi akredytacji, o których mowa oraz badań i oceny bezpieczeństwa w ramach procesów certyfikacji prowadzonych przez ABW albo SKW nie podlegają systemy teleinformatyczne, urządzenia lub narzędzia kryptograficzne wykorzystywane przez agencję wywiadu albo służbę wywiadu wojskowego. Czyli jakby wywiad jest wyłączony z tej akredytacji i w dodatku jest to możliwe w sytuacji, kiedy to się dzieje poza terytorium Polski. A w ustawie, która weszła w życie, której jest pan autorem, nagle okazuje się, znaczy jest do tego wyłączenia akredytacji, jest dodane SKW i ABW, czyli już ten obowiązek akredytacji jest zniesiony wobec wszystkich służb. Czy pan jest sobie w stanie przypomnieć, jaka intencja stała za tymi zapisami? Dlatego, że jakby konsekwencja tych zapisów jest taka,
że znacznie łatwiej obejść akredytację, z którą tutaj w przestrzeni publicznej mamy problem, kiedy on tego Pegasusa pytamy. Znaczy te zapisy z 22 roku, one po prostu znacznie łatwiej potrafiają obejść taki obowiązek akredytowania i w ogóle badania systemów, na mocy których pracują służby. Pani poseł, to jest sytuacja związana z zdecydowanym wzrostem zagrożenia Polski ze wschodu i z faktem, że w Polsce nigdy nie przeprowadzono operacji, która by w istocie zdecydowanie rozdzielała nowe czasy i stare, to znaczy operacji, którą zwykle nazywano dekomunizacją. Jej elementem była także lustracja, całkowita wymiana kadr, jeżeli chodzi o służby, całkowita przebudowa sądownictwa i wyeliminowanie wszystkich ludzi właśnie choćby z tych sieci. No, przedtem trzeba było rozpoznać. Brak, jeżeli chodzi o tą nową władzę organów, które byłyby naprawdę nowe i które byłyby naprawdę niezwiązane ze starym systemem, a stary system był po prostu niczym innym jak systemem takiej pośredniej kolonizacji Polski przez Rosję. Bo najpierw, jak to słusznie się mówi, mieliśmy kolonię bezpośrednio, okupację bezpośrednio, a później pośrednio. I w związku z tym jest potrzeba zaostrzenia walki, to oczywiście także zmian personalnych, ale przede wszystkim zaostrzenia walki i odsuwania tego wszystkiego, co temu lobby rosyjskiemu potężnemu w Polsce umożliwia paraliżowanie różnych przedsięwzięć. To jest oczywiście coś, co oni robią także w skali europejskiej, w ogóle w skali całego Zachodu, poprzez różnego rodzaju rzeczywiście pomysłowe bardzo często działania. Ale co dzieje się w Polsce z bardzo dużym natężeniem i często nie wiadomo, kto jest tutaj kim tak naprawdę w polskim życiu publicznym, jeżeli chodzi o działanie różnego rodzaju organizacji, etc., etc. No w Polsce można na przykład wzywać do puczu, opisywać mechanizmy blokowania różnych ludzi, to akurat im nie dotyczyło, więc to sobie przypominam dobrze. I jednocześnie zupełnie legalnie działać. To skądinąd przyczynek do tego twierdzenia o dyktaturze. Chodzi o pana Kramka. Otóż tutaj jest potrzebna zmiana. My dzisiaj działamy w sytuacji bardzo, bardzo poważnego zagrożenia i to zagrożenie jest dzisiaj istotniejsze niż obawy w moim przekonaniu grup, które być może gdyby polskie służby miały większe możliwości i były rzeczywiście do końca polskie pod każdym względem, zajęłyby się pewnymi ludźmi, a nawet całymi środowiskami i dokonały tutaj radykalnej zmiany sytuacji na korzyść naszego kraju, jego niepodległości i na korzyść polskich obywateli. Czyli panie prezesie, dobrze rozumiem, że biorąc pod uwagę zmiany, które zachodziły od 1989 roku, już pod koniec drugiej kadencji swojego rządzenia postanowił pan jakby ułatwić służbom działanie z programami, które są nieakredytowane, tak? Znaczy taka rozbiegnięta. To znaczy dystans czasowy pani, spory. Pani, że tak powiem, przecenia tutaj to pojęcie autorstwa, ale ja się z tego rodzaju rozwiązaniami zgadzałem i wcale tego nie ukrywam, zgadzałem się, chociaż oczywiście osobiście ich nie pisałem, ale uważałem, że tak rzeczywiście trzeba, że tutaj hierarchia wartości jest taka, że jednak
tak jak mówiłem, w innej dziedzinie zupełnie, ale tutaj można zastosować analogię, że lepiej być zadłużony niż okupowany. I w związku z tym trzeba się zbroić za wszelką cenę, nawet jeżeli to jest trudne z punktu widzenia finansowego, tak i uważam, że lepiej od czasu do czasu mieć do czynienia z jakimś, bo przecież tego nie wykluczam, że coś takiego może nastąpić, jakimś nadużyciem w tej dziedzinie, niż mieć tutaj wojska rosyjskie na terytorium Polski. No, krótko mówiąc, tym się tutaj kierowałem, a w moim przekonaniu wobec tych innych zabezpieczeń tak naprawdę to zagrożenie jest niewielkie. Albo nawet dziękuję. Na granicy minimalnego. Dziękuję pani poseł. Teraz pan poseł Jacek Ozdoba. Bardzo proszę. Szanowni państwo, panie przewodniczący, zanim zadam pytanie do pana prezesa, chciałbym zwrócić uwagę, czy byłaby możliwość po tej turze, to jeszcze kilka nazwisk, jednak z 15 minut przerwy, bo sądzę, że jednak, nie wiem jaka jest opinia państwa, ale to tylko tak sygnalizuje to do decyzji pani przewodniczącej. Panie prezesie, czy uważa pan, że działalność tej komisji, tematy poruszane związane z bezpieczeństwem Rzeczpospolitej, no pana prezesa wiedza, która jest niepodważalna, jeżeli chodzi o ostatni okres z uwagi na funkcje państwowe i zainteresowania. Ta działalność komisji jest wysoko szkodliwa z punktu widzenia dyskutowania o mechanizmach związanych z bezpieczeństwem Polski, tak? Bo my rozmawiamy dzisiaj na tej komisji o tym, w jaki sposób służby stosują działania, techniki operacyjne. A z uwagi na tą sytuację, którą pan prezes co chwilę opisuje, związaną z Federacją Rosyjską, czy uważa pan, że ta działalność jest szkodliwa? Tak, uważam, że jest szkodliwa. I to można powiedzieć, że nawet uważam, że jest skrajnie szkodliwa i że intencjonalnie, oczywiście poza panami, jak być może panem Wiplerem, intencjonalnie szkodliwa, z pełną determinacją, żeby zaszkodzić Polsce, zaszkodzić Polakom. Czy podziela pan... I mam nadzieję, że kiedyś to będzie przedmiotem odpowiednich działań państwa. Czy pan prezes podziela taki pogląd i jako prawnik może ocenić rzeczywiście, że zakres uchwały dotyczącej funkcjonowania tej komisji jest sprzeczny w ogóle z ideą jakiegokolwiek systemu prawnego w Polsce, dlatego że legalność stosowania tego typu działań była potwierdzona przez wymiar sprawiedliwości w postaci sądów? No to jest przecież to, na co zwróciłem uwagę, że komisja nie jest w stanie wykonać swojego zadania i to jest w ustawie o komisjach wyraźnie stwierdzone i niezauważenie tego przez kierownictwo komisji pokazuje, że może lepiej, żeby państwo się zajęli jakimiś innymi zadaniami. Nie jestem w stanie w tej chwili przytoczyć wszystkich wypowiedzi członków tych komisji, które dezinformują, ale ponieważ jeden z członków komisji zainteresowany pana prezesa lekturami do poduszki twierdzi, że te lektury były związane z jakimiś elementem, informacjami, które były ściśle tajne, więc jakby pan prezes mógł powiedzieć, czy rzeczywiście... To, nie, ale to jest istotne pytanie, bo mamy sytuację taką, że prezes największej partii obozu Zjednoczonej Prawicy, obozu dzisiaj, który jest w opozycji, zarzuca się mu nielegalne posiadanie jakichś stenogramów, jakieś sugestie ze strony komisji, więc chciałbym, żeby opinia publiczna... Poseł Trela mówi, prawda? To mogę zacytować za chwilę, jak pani potrzebuje, więc ale... czy pan ma inne, panie prezesie, lektury, rozumiem, bo których pewnie nie zna pan poseł Trela, dlatego o to pytam, żeby opinia publiczna wiedziała, że nie ma, naprawdę, nie było takiego... Ale naprawdę nie o lekturach rozmawiamy, dziękuję. Bardzo proszę. A teraz sam pan sugeruje. Otóż ja oczywiście nie mam żadnych tajnych dokumentów, którymi się mogę posługiwać w domu, a w tej chwili w ogóle nie mam dostępu do żadnych tajnych dokumentów. To po pierwsze. A co do lektur, to nie jest przedmiotem pracy tej komisji, ale one ostatnio na skutek różnych nowo nawiązanych znajomości z interesującymi ludźmi obracają się wokół filozofii starożytnej, a w szczególności Arystotelesa, a także elementów związanych z ezoterycznymi elementami jego twórczości. Także jeżeli państwo rozumieją, o co chodzi, to dobrze, jak nie, to też dobrze.
Dobrze. Gratulujemy. Jeszcze jedno takie pytanie, ponieważ opinia publiczna jest prowadzona w błąd, co zresztą tutaj to było też sugerowane w kontekście jakby umocowania prawnego Komitetu Bezpieczeństwa. Ja rozumiem, że nigdy nie jest tak, że czy szef Komitetu Bezpieczeństwa, wiem, w randze wiceprezesa Rady Ministrów, przecież nie decyduje o kolorze samochodu, marce, czy też o urządzeniach technicznych co do zwalczania przestępczości. Rozumiem, że tutaj wynika to bardziej niezrozumienia członków komisji materii, w której my dzisiaj się poruszamy. Oczywiście ma pan poseł całkowitą rację. To są sprawy podejmowane na poziomie funkcjonariuszy poszczególnych służb, które podlegają tej kontroli, o której żeśmy tutaj już mówili. I bardzo wiele pytań, które tutaj są zadawane, no, wynika po prostu z nieznajomości rzeczy, no, z nieporozumienia. No oczywiście niezależnie od tego także, jak sądzę, ze złej woli, ale to jest inna kwestia. Przewodniczący Komitetu Bezpieczeństwa takimi sprawami jak to, posługuje się jaką aparaturą, jeżeli tylko to jest legalne z punktu widzenia tych procedur, które są przewidziane, po prostu nie ma żadnego powodu się zajmować. A powtarzam, sfera legalności tych działań to jest przede wszystkim sfera, którą zajmuje się wymiar sprawiedliwości. No, to jest akurat kwestia, która no, tylko można powiedzieć pobocznie była przedmiotem zainteresowania komitetu, bo rzeczywiście wchodził do niego pan minister Ziobro, ale tam chodziło o reformę sądownictwa. Nie mam pytań, dziękuję. Bardzo dziękuję, a teraz pan poseł Witold Zembaczyński, bardzo proszę. Szanowna pani przewodnicząca, wysoka komisjo, proszę świadka. Zacytuję na początku świadkowi fragment przepisu. Nie podlega karze za przestępstwo określone w artykule 258, kto dobrowolnie odstąpił od udziału w grupie albo związku i ujawnił przed organem powołanym do ścigania przestępstw wszystkie istotne okoliczności popełnione czynu lub zapobiegł popełnieniu zamierzonego przestępstwa, w tym i przestępstwa skarbowego. Czy wie pan, co to jest za artykuł? A to jest w ramach wydania. Panie pośle, może pan nie przeszkadzać? Ale proszę nie przeszkadzać, panu nikt nie przeszkadzał, a też wykraczał pan poza zupełnie. Czy wie pan, co to jest za artykuł, proszę świadka? To jest artykuł 60 kodeksu karnego. Czy w związku z aferą, gigantyczną, skandaliczną aferą nadużyć władzy wokół Pegasusa, rozważa pan skorzystanie w przyszłości z opcji małego świadka koronnego? Mały to jestem ja. No, pani przewodnicząca, proszę uchylać się. Panie Gosek, po raz kolejny przerywa pan. Bardzo proszę, wiceprzewodniczący Bosacki. Ja wnoszę o wykluczenie z obrad notorycznie przeszkadzających kolegom, członkom komisji, pana Goska i pana Ozdobę. Pan się mnie boi? Naprawdę? Ja pana chcę wykluczyć, problem... ponieważ pan jest w sposób chamski, chamstwo to ma pan akurat w DNA pewnie, ale to akurat sobie nie pozwala taki ad persona, dobrze? Bardzo proszę o przegłosowanie tego wniosku, ale pani, osobno pani to przewodnicząca. Ale tylko mikrofon. Do mikrofonu proszę, żeby świadek mówił, czerwona lampka, kiedy jest zapalona. Zastraszanie, to o co chodzi? Wtedy co to świadek się zwraca. Panowie, drodzy państwo, przepraszam, to ja tutaj prowadzę posiedzenie tej komisji. Został złożony wniosek i poddam go pod głosowanie zgodnie z zapisami regulaminu Sejmu. Rozumiem wniosek przeciwny. Bardzo proszę. Pan poseł Łukaszewicz. Pani przewodnicząca, wniosek przeciwny i formalny, bo apel do posła Zembaczyńskiego, żeby uspokoił tych krzykaczy spod znaku ruchu 8 gwiazd, którzy właśnie przeszkadzają nam w posiedzeniu komisji, bo właśnie opublikowali wpis na Twitterze, że te miernoty z komisji powinny się honorowo podać do dymisji po dzisiejszym dniu, bo prezes Kaczyński ich rozjechał, więc apel, żeby pan Zembaczyński uspokoił kolegów, którzy krzyczą, bo nie wiem, czy...
Dobrze, dobrze. Rozumiem, że dalej panowie próbują przerywać i zakłócać porządek. Poddaję pod głosowanie wniosek o wykluczeniu pana Goska z komisji. Bardzo proszę. Nie z komisji, z dzisiejszego obrad. O przygotowanie urządzeń przez komisję. Kto jest za wykluczeniem z dzisiejszych obrad pana posła Goska? Proszę, kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyników. Głosowało 10 osób, 6 głosów za, 4 przeciw, 0 wstrzymujących się. Bardzo proszę pana posła o opuszczenie dzisiejszych obrad. Poddaję pod głosowanie drugi wniosek o wykluczeniu pana posła Ozdoby z dzisiejszych obrad. Jakie jest uzasadnienie? O wylogowanie się. Kto jest za wykluczeniem pana posła Jacka Ozdoby z dzisiejszych obrad? Bardzo proszę, kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, proszę o zamknięcie głosowania. Ale się pan boi, panie Bosacki. Ciekawe. Dziękuję. Czy to są głosowania? To są wyniki. Mam nadzieję, że na przyszłych posiedzeniach będzie się pan zachowywał zgodnie z kulturą osobistą właściwą posłowi na Sejm Rzeczypospolitej. Poprosiłam pana o wylogowanie się z głosowania. Pan Gosek. Pan Gosek głosowałem w swojej sprawie. Ale pan został wykluczony. Nie może pan głosować. Ziemia. Najpierw pana wykluczyliśmy, nie można głosować. No nie da się głosować. Drodzy, jak pan jest wykluczony, tak panowie, pan bardzo proszę, jeszcze raz wytłumaczę to panu Goskowi, jak nie zrozumiał. No właśnie, to czemu pan oddał głos w głosowaniu, kiedy poprosiłam o pana wyłączenie? Bardzo proszę. Sekretariat komisji podpowiada zasadniczo, nie ma znaczenia to, ponieważ ilość głosów za wykluczeniem pana Jacka Ozdoby nie uległaby zmianie w momencie głosowania panu na Goska. Bardzo proszę panów Jacka Ozdobę, Mariusza Goska o opuszczenie sali. Równocześnie na prośbę zarządzam 15 minut przerwy. Nie po pierwszej tej? Ale ja bym chciał jeszcze odpowiedzieć na tą prowokację. No, poddaliście się.